29. kolejka Forbet czwartej ligi. Przed nami starcie MKS-u Piaseczno i Mazowi Mińsk Mazowiecki. A na ten mecz zapraszają Państwa Marcin Sawiński i Przemek Piekarz. Za chwilę zobaczymy sytuację w ligowej tabeli. Dzisiaj to spotkanie zapowiada się nam bardzo ciekawie, bo grają zespoły, które znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Mazowia to lider. Widzimy właśnie teraz ligową tabelę Forbet czwartej ligi Grupa Mazowiecka. Spotkanie pomiędzy pierwszą w tabeli Mazowią a szóstym MKS-em, albo tak naprawdę pomiędzy szóstym MKS-em a pierwszą Mazowią. 68 punktów Mazowi, 49 oczek MKS-u Piaseczno. Tak, ciekawa sytuacja. Mazowia w zeszłym tygodniu straciła pozycję lidera na rzecz Wiktorii Solejówek, przegrywając mecz bezpośredni, ale w środku tygodnia Solejówek zremisował. Mazowia wygrała swoje spotkanie ze Świtem Starożreby, no i odzyskali pozycję lidera goście w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczmy jeszcze na dolną część tabeli. Tam również dużo się dzieje. Mamy cztery drużyny zaznaczone na czerwono, czyli ta strefa spadkowa powiększona versus to, co było wcześniej, no bo w trzeciej lidze grupie pierwszej mamy i Błoniankę, i Ursusa, a więc cztery drużyny, jeśli takim stanem zakończą się rozgrywki trzecioligowe, cztery drużyny spadną z Forbet czwartej ligi. Jak na razie to Naref Ostrołęka, Świt Starożreby, Eskola, no i już wycofany z rozgrywek Orzeł Baniocha. Zagrożone spadkiem, myślę, cały czas te zespoły z miejsc 11-14, czyli Raszyn, Markowia, Wilga, Garwolin i MKS Przasnysz. Tak, natomiast gospodarze w dzisiejszym spotkaniu MKS Piaseczno już matematycznie zapewnili sobie utrzymanie. Tak jak wspomniałeś, te drużyny od miejsca 11 do 17 tak naprawdę będą walczyły o pozostanie. No zobaczymy, szykuje nam się ciekawa końcówka zarówno na górze tabeli, jak i na dole. A teraz zapraszamy na wywiady ze szkoleniowcami obu drużyn. Z nami trener gospodarzy, piłkarze MKS Piaseczno, pan Arkadiusz Mądrzejewski. Trenerze, dzień dobry. Jak nastawienie przed dzisiejszym meczem? Przyjeżdża do Was lider drużyna Mazowi. Jaki plan na dzisiejsze spotkanie? Znaczy nastawienie, witam serdecznie wszystkich kibiców. Nastawienie na pewno pozytywne, bo mówię, no minął tydzień temu tutaj tak mieliśmy okazję porozmawiać, ale bardzo dużo się wydarzyło w tym tygodniu, bardzo dużo dobrego dla nas, bo dwa mecze z Markowią, ze Skolą, dwa mecze wygrane no, w samych końcówkach z Markami w 90 minucie, na Eskoli bramka na 3-2, 80, na 4-2 w doliczonym czasie. Także na pewno w bardzo dobrych nastrojach, takich mentalnych jesteśmy przed tym dzisiejszym meczem, tak? No wiadomo, to jest trzeci mecz w ciągu 6 dni, także jesteśmy też troszeczkę porozbijani fizycznie, no ale myślę, że to wszystkie zespoły na tym etapie rozgrywek, grając co 3 dni, borykają się z tymi problemami. No mamy na dzień dzisiejszy, no już mówię, bezpieczną w pełni sytuację w ligowej tabeli, bardzo wysokie szóste miejsce, także dzisiaj takim naszym celem jest na tle lidera no, pokazać jak najlepszą grę, jak najlepszą piłkę i po prostu powiedziałem zawodnikom, że my dziś tym meczem no, mamy się cieszyć. Tak? Dla nas to jest taka no, wisienka na torcie po ostatnich bardzo dobrych wynikach i dzisiaj wszystko zrobimy, żeby na tle lidera wypaść jak najlepiej. Dopytam jeszcze o bohatera ostatniego przez nas transmitowanego spotkania. Kamil Matulka, nieobecny dzisiaj nawet na ławce rezerwowych. Czy jest to odnowienie kontuzji poprzedniej, czy jest jakiś to nowy uraz? Znaczy, na szczęście nie, tak. Z kolanem jest wszystko dobrze, natomiast no, Kamil naderwał mięsień czworogłowy uda i no, musi po prostu kilka tygodni odpocząć teraz, tak. Także z kolanem jest na szczęście wszystko dobrze. Też nie musimy się teraz, mówię, tu z Kamilem śpieszyć. No też z tego względu, że nasza sytuacja jest w ligowej tabeli stabilna, także będziemy teraz, no mówię, bardzo ostrożnie, że tak powiem, tu z Kamilem gdzieś postępować i na pewno się nie będziemy śpieszyć. Teraz trener uspokoił. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Nie dziękuję. Z nami trener Mazowi i pan Marcin Sasal. Trenerze, jesteśmy przed meczem z Piasecznem.
Do końca sezonu jeszcze kilka kolejek. Jesteście po ostatniej kolejce przed Wiktorią Sulejówek w tabeli na pierwszym miejscu. Co będzie najtrudniejsze w kontekście utrzymania właśnie tej przewagi nad Wiktorią? Koncentracja przede wszystkim na sobie i na wszystkich meczach, na sześciu meczach, które nam zostały. I na szczęście musimy liczyć tylko na siebie i musimy się po prostu do tych meczów przyłożyć. No i trochę fartu jest potrzeba, bo ostatnio tego fartu trochę nie było, ale myślę, że szczęście i tak się zbilansuje na zero. Dzisiaj mecz z MKS-em Piaseczno, z którym wygraliście w poprzedniej rundzie aż 7-0. Czy to będzie spotkanie właśnie z tej perspektywy łatwiejsze, czy może trudniejsze, bo Piaseczno będzie chciało się zrewanżować? To wiadomo, że tak, że to będzie inny mecz. Inni też zawodnicy, przynajmniej w moim zespole. Wtedy byliśmy ugryzieni przez Tygrysa w pucharze po środzie i tak trochę wokół drużyny się zrobiło nie za bardzo. W związku z tym była to nasza taka złość i w sobie jej odpowiedź. I my tutaj nie przyjechaliśmy, nie wiadomo jakie wyniki robić, natomiast przyjechaliśmy po 3 punkty i chcemy te 3 punkty tutaj wywalczyć. Wiemy, że nie będzie to łatwe spotkanie, na pewno inne. Piaseczno będzie chciało się zrewanżować, może i tak, ale myślę, że jesteśmy trochę w innym położeniu, w odwrotnym, bo Piaseczno tutaj chciało też grać o awans i wygrało grupę w poprzednim sezonie. My też tutaj przyjechaliśmy, po meczu przegraliśmy 3-2, ale my też wtedy graliśmy praktycznie o nic, bo mieliśmy już miejsce utrzymane w tej grupie reorganizacyjnej, natomiast teraz jest sytuacja odwrotna, to my walczymy o coś i my musimy tutaj wydrzeć to zwycięstwo. Dziękuję bardzo i powodzenia. Wywiady z oboma szkoleniowcami za nami. Za chwilę obie drużyny pojawią się na murawie. My zobaczmy, Marcin, składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Zaczynamy tradycyjnie po angielsku od gospodarzy. Więc MKS Piaseczno w następującym składzie zacznie ten mecz. W bramce z numerem 35 Władysław Palamar, 6 Tymoteusz Barwiński, 8 Ahmed Toriola, 10 Łukasz Krupnik, 14 Hubert Wierucki, 15 Gracjan Konopski, 18 Piotr Ćwikowski, 20 Sebastian Folwarski, 21 kapitan zespołu Michał Janowski, 25 Kamil Ziemnicki i z numerem 27 najlepszy strzelec gospodarzy Maciej Nalej. Trenerem drużyny Piaseczna jest oczywiście Arkadiusz Modrzejewski. Teraz skład gości drużyny Mazowi Mińsk Mazowiecki. Goście rozpoczną w następującym składzie. W bramce numer 95 Mateusz Łysik. Dalej 2 Mateusz Bienias, 6 Borys Piotrowski, 9 kapitan w dzisiejszym spotkaniu Wojciech Trochim, 14 Michał Wołos, 19 Michał Bondara, 20 Bartosz Malesa, 22 Pawlo Ksądz, 28 Łukasz Broś, 77 Ichor Karszynewski i 97 Erek Więdłocha. Trenerem drużyny Mazowi jest pan Marcin Sasal. Chyba nam się trochę opóźni początek tego spotkania, bo nie mamy jeszcze obu zespołów ustawionych w korytarzu przed budynkiem klubowym. Marcin, jakie przewidywania przed tym spotkaniem? Jak może w ogóle wyglądać ten mecz? Bardzo, bardzo sam jestem ciekawy. Mazowia przyjeżdża tutaj jako lider. Wydaje mi się, że jest faworytem przed pierwszym gwizdkiem, natomiast MKS Piaseczno, jak już wspomnieliśmy, zapewniło sobie utrzymanie w tej lidze. W tej chwili walczy po prostu jak najlepszy dorobek punktowy na koniec sezonu, jak najwyższe miejsce, także myślę, że z większym luzem dzisiaj do tego spotkania podejdą gospodarze. No i zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Myślę, że na pewno będziemy mieli dobry mecz dzisiaj, dobre spotkanie. Jeszcze zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę internetową klubu MKS Piaseczno, zobaczyć tam kolekcję z okazji stulecia klubu. Jest tam koszulka właśnie z tym okolicznościowym herbem, są też bluzy, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzić właśnie taką ofertę okolicznościowo, a już o godzinie 13 zaczniemy to spotkanie. 12:59 jest teraz i za chwilę obie drużyny już będą gotowe do rozpoczęcia tego meczu. W strojach białych dzisiaj gospodarze MKS Piaseczno, a na niebiesko-czerwono goście z Mińska Mazowieckiego. Już.
piłkarzy na murawę wyprowadza trójka sędziowska. Sędzia główny pan Damian Szczytniewski. Asystentami w dzisiejszym spotkaniu będą pan Bartosz Rosiak i Kamil Rzechułko. Sporo też dzisiaj kibiców na trybunie. Tego nie widać w naszej kamerze, no bo trybuna jest skierowana, ustawiona po tej stronie, gdzie nasze kamery. Natomiast no myślę, że nie wiem, Marcin, 250-300 osób, może więcej nawet ogląda to spotkanie. Będą jeszcze pewnie też kibice z Mińska Mazowieckiego. A teraz przywitanie obu drużyn i za chwilę przedstawimy jeszcze raz sędziów oraz kapitanów obu zespołów. Z tego, co tutaj słyszeliśmy, czekamy jeszcze na kibiców drużyny Mazowi. Mają przyjechać tutaj grupą zorganizowaną. Także myślę, że ta frekwencja jeszcze wzrośnie. Przywitanie kapitanów, czyli Michał Janowski po stronie MKS-u Piaseczno i Wojciech Trochim po stronie Mazowi. Piękna pogoda, dzisiaj 22 stopnie, nie ma takiego, przynajmniej na razie, ostrego słońca, nic tylko grać dobrze w piłkę, zmienią jeszcze strony obie drużyny. Mamy sędziów, czyli właśnie tak jak mówiłeś, Damiana Szczytniewskiego jako głównego i na liniach pan Bartosz Rosiak i Kamil Rzechułko. Wszystko już jest praktycznie gotowe, żebyśmy rozpoczęli ten mecz. Jeszcze okrzyki motywacyjne obu drużyn. No i spotkanie, w którym Mazowia musi, a Piaseczno może. Dokładnie. Delikatna presja na piłkarzach Mazowi. Bardzo, bardzo ciekawie zapowiada nam się ta końcówka sezonu. Tak jak wspomnieliśmy, również na dole, ale przede wszystkim na górze w ciągu tego tygodnia. Dwukrotna zmiana lidera. Tydzień temu Wiktoria Sulejówek w dramatycznych okolicznościach w doliczonym czasie gry, strzelając bramkę na 2-1, wygrała z Mazowią. Natomiast w środę mieliśmy kolejkę 28. Mazowia wygrała u siebie 4-0 ze Świtem Staroźryby, natomiast Wiktoria Sulejówek zremisowała na wyjeździe z Mazurem Karczew 0-0, no i ponownie zmiana lidera. Ponownie zmiana lidera, a w tym meczu w środku tygodnia Piaseczno rozgrywało rywalizację wyjazdową z Eskolą i wygrało tam 4-2 bramkę. Kolejny raz rzutu karnego w ostatniej minucie w końcówce strzelił Łukasz Krupnik. Potem jeszcze powiemy trochę więcej o tych meczach w środku tygodnia. No i zobaczymy, jak duże emocje będzie dzisiaj. Czy będzie w ogóle czas o tym, żeby opowiadać, co działo się przed kilkoma dniami i w poprzednich tygodniach. Oby jak najmniej. Oby jak najmniej, bo to będzie znaczyło, że mamy dużo akcji, że mamy dużo bramek i dzisiaj to spotkanie 29. kolejki możemy określić jako hit tej serii gier. Rozpocznie Maciej Nalej, pierwszy gwizdek w tym spotkaniu. Już podchodzą wysoko goście. Widać, że chcą oni dobrze otworzyć to spotkanie. Być może widać to będzie w ujęciu naszej kamery, w momencie, kiedy piłka porusza się, czy sunie po murawie, pojawia się takie piasek. Tło. Tak, i to jest piasek po prostu wysypany przez osoby zarządzające obiektem. No nie wiem, czy to będzie pomagało, czy to będzie utrudniało zawodnikom grę. Taką decyzję, coś takiego zostało wysypane przez osoby zarządzające właśnie obiektem. Tutaj rozmawialiśmy przed meczem z prezesem MKS-u, panem Jackiem Krupnikiem i on no właśnie mówił, że boisko zostało posypane piachem. No i takie tło właśnie się pojawia w momencie, kiedy kopią piłkę zawodnicy. Teraz starcie Ahmeda z Ksiądzem, ale nie było faulu. Wygrał ten pojedynek fizyczny gracz z numerem 8 po stronie MKS-u Piaseczno i Konopski już rozpędza się lewą stroną. Konopski do Naleja, ale odebrana piłka najlepszemu napastnikowi MKS-u. Kraszniewski do Bondary. Bondara to najlepszy strzelec forward czwartej ligi.
Tak jest, autor 24 trafień, zdecydowany lider strzelców tych rozgrywek. Zobaczymy, czy powiększy dzisiaj swój dorobek. No zdecydowanie Bondara wyróżnia się, jeśli chodzi o zdobyte gole, 24 trafienia. Najlepszym strzelcem MKS-u, tak jak już mówiliśmy, Maciej Nalej, on ma tych goli zdobytych 15. No i Bondara zmierza pewnie po koronę króla strzelców. Tak jest. Spokojnie teraz piłkarze Mazowi. Konstruują goście atak pozycyjny. Piłka na prawą stronę. Próba dośrodkowania, ale nieczysto trafił w piłkę Igor właśnie, Krasznewski. Tak, Krasznewski. Wydaje mi się, że właśnie tutaj odrobinę mogło mu przeszkodzić to wysypane piachem boisko, bo to nie do końca jest takie naturalne dla zawodników środowisko, no ale miejmy nadzieję, że w kolejnych minutach to nie będzie przeszkadzało jakoś wyraźnie piłkarzom na murawie i że nie będziemy już o tym zbyt często wspominali. Teraz Broś podłączył się do akcji ofensywnej, ale pokazuje pan sędzia Szczytniewski, że nie było faulu, że nie był nieprzepisowo zatrzymywany Bondara. Piaseczno na pewno, jak mówi Mariusz Pudzianowski, tanio skóry nie sprzeda. Nie, już jak wspomnieliśmy, goście na większym luzie podchodzą do tego meczu, natomiast mają w pewien sposób do wyrównania rachunki z drużyną Mazowi. W poprzedniej rundzie mecz Mazowi z Piasecznem zakończył się wynikiem 7-0. Najwyższa, zdecydowanie najwyższa porażka Piaseczna nie tylko w tym sezonie, ale chyba w kilku poprzednich. Także myślę, że gospodarze będą pałali tutaj dzisiaj taką chęcią sportowej zemsty na gościach. Tak, w tym meczu 3 trafienia zaliczył Michał Bondara. Teraz jeszcze jakaś dyskusja i upomnienie od strony sędziego głównego, a więc Damiana Szczytniewskiego. Przywołał tam Tymoteusza Barwińskiego, sędzia. Była taka chwila no niesubordynacji ze strony zawodników i musiał to ukrócić arbiter główny. Były tam pretensje odnośnie jakiegoś starcia po jednej i po drugiej stronie. Wracamy już do gry. 5. minuta meczu przy piłce Mazowia. Wołos do Malesy, ale bardzo niedokładnie i Nalej przechwytuje piłkę. Rusza już Ćwikowski, podawał Nalej, ale zatrzymał to podanie Mateusz Bieniasz. Wydaje się, że Maciej Nalej trochę wcześniej mógł zagrać. Bardzo dobrze ruszył Ćwikowski. Natomiast Nalej chwilę zwlekał z tym podaniem, no i w efekcie nic z tej sytuacji nie wyniknęło. Wydaje mi się, że ozdobą tego meczu będą starcia pomiędzy Achmedem i Wojciechem Trochimem. Obaj gracze tacy naprawdę dobrze zbudowani fizycznie, tacy, którzy tej walki nie unikają. No i też będą się spotykali ze względu na pozycje zajmowane na boisku, bo Achmed jako środkowy taki defensywny pomocnik, a Trochim na dziesiątce. Teraz Nalej, lewą stroną biegnie Konopski, na prawo do Folwarskiego zagrywa Nalej. Jest faul. Chyba jakoś po tym podaniu Nalej musiał kopnąć swojego przeciwnika. Tak jest, faulowany Michał Wołos. Wojciech Trochim, jak już wspominałeś, to jeden z zawodników drużyny Mazowi z doświadczeniem w Ekstraklasie. Zawodnik ten na poziomie najwyższym w naszym kraju rozegrał 42 mecze, strzelając 6 bramek. Między innymi jeden mecz w barwach Legii Warszawa. Tak, w ogóle drużyna Mazowi ma kilku doświadczonych graczy, którzy występowali na wyższym poziomie. No, chociażby Wołoc, grający w trzeciej lidze w poprzednim sezonie, jest. Ale teraz Bondara w polu karnym. Dobra jednak interwencja Ziemnickiego. Świetnie teraz zachował się w defensywie lewy obrońca MKS-u. A wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej. Mamy w drużynie Mazowi, no oczywiście Łukasza Brozia. Jego chyba nie trzeba przedstawiać. Występy w Legii, Widzewie, w reprezentacji Polski. Dużo też meczów w europejskich pucharach. Mamy Pawlo Ksiądza, który występował na najwyższym poziomie w Ukrainie, czy na Ukrainie. Jeszcze Folwarski, ale wyszła piłka poza boisko, chociaż tego gwizdka nie słyszeliśmy. No i to doświadczenie po stronie Mazowi. Takim stwierdzeniem możemy podsumować ten mój wywód. Tak jest. No nie zaglądając tutaj w PESEL, nawet widzimy po rocznikach poszczególnych zawodników, że Mazowie zdecydowanie stawia
tutaj na doświadczenie. Wracając do Łukasza Brozia, wydaje mi się, zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najbardziej utytułowany piłkarz, który pojawił się na antenie U-Sports. 4 Mistrzostwa Polski, 3 Puchary Polski, 250 meczów w Ekstraklasie, 32 mecze w europejskich pucharach, także no brawa do tego zawodnika. W ogóle to może być obecnie jeden z najbardziej utytułowanych, albo najbardziej utytułowany zawodnik Forbet czwartej lidze mazowieckiej. Tak, myślę, że bez wątpienia. Była tam kilkadziesiąt sekund wcześniej sytuacja, gdzie piłkarze Piaseczne domagali się odgwizdania rzutu karnego. Sugerowali, że zagrywał ręką jeden z zawodników Mazowi. Być może wrócimy do tego w powtórce. Tymczasem Mazowia w kontrataku. Lewą stroną Więdłocha. Więdłocha też występował chociażby w Pogoni Siedlce. No, grał m.in. w drugiej lidze. Grał też w rezerwach Legii Warszawa. Na lewo podanie do Trochima. Ale nie doszła piłka do kapitana Mazowi. Rozpędza się Folwarski. Duża szybkość Folwarskiego. Nalej. Prostopadłe zagranie do Naleja. Nalej. Ma piłkę z prawej strony, Nalej strzela, Nalej i nie ma gola. To była dobra akcja MKS-u Piaseczno. Bardzo dobra akcja, dynamicznie ruszył Polwarski, zagranie do Naleja. Nalej sam, osamotniony już w ataku, musiał kończyć te akcje uderzeniem. Dobry strzał i tam jeszcze po interwencji golkipera piłka znalazła się poza boiskiem. Będziemy mieli pierwszy rzut rożny w tym meczu. Do piłki zmierza oczywiście Łukasz Krupnik. Etatowi wykonawcy rzutów rożnych w drużynie Piaseczna Łukasz Krupnik. Prawą nogą te piłki dochodzące z drugiej strony Kamil Ziemnicki. Jeszcze widzieliśmy powtórkę tej sytuacji, gdzie sugerowali zagranie ręką gracze Piaseczna, ale chyba tam nie było takiego przewinienia. Teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale piłka już poza polem karnym. Konopski naciskany przez Bondarę, naciskany też jeszcze przez Malesę, przez Brozia i Bondara. A Bondara nie jest typem szybkościowca, to raczej zawodnik dobrze czujący się w polu karnym. I poradził sobie z nim grający z numerem 20 Sebastian Folwarski. Jeszcze pytanie, Marcin, na czacie, więc odpowiemy Arkowi. Widać, że Arek nie był z nami od początku, bo nie słuchał wywiadów z trenerami, nie oglądał tego fragmentu. Dlaczego w 18 meczowej brakuje Kamila Matulki, pyta Arek. Kontuzja mięśnia czworogłowego po ostatnim meczu pierwszej drużyny. Kamil Matulka wystąpił także w meczu drugiej drużyny. Uraz no taki zwykły, przeciążeniowy. Nie jest to natomiast odnowienie się kontuzji na szczęście z kolanem. Także wydaje nam się, że Kamil Matulka niedługo będzie ponownie do dyspozycji trenera Modrzejewskiego. Achmed teraz spierał się do strzału, ale zamarkował uderzenie. Dobrze podeszli od obrońcy Mazowi. Piłka na lewą stronę Achmeda. No look pass do Gracjana Konopskiego. Jeszcze dobra interwencja Michała Janowskiego. Pierwsze minuty, 10 minut za nami. Wydaje mi się, że Piaseczno bardzo odważnie w tym spotkaniu. Jak na razie to drużyna gospodarza jest częściej na połowie Mazowi. Mazowia ma spokój lidera, spokój mistrza. Mam takie wrażenie, że też gracze, gości w tych spotkaniach kontrolują przebieg meczu, ale w taki sposób, że są pewni bardzo swoich umiejętności. Oni są przekonani, że koniec końców ta ich jakość, to doświadczenie wyjdzie, natomiast no, Piaseczno na pewno ma możliwości, żeby zaskoczyć Mazowie. Teraz strzał i interwencja Palamara była bardzo groźna sytuacja dla Mazowi i właśnie goście mogli objąć prowadzenie. Bardzo dobra akcja, strzelał Pawlo Ksądz. Zobaczmy na powtórce. Świetnie przyjął tą trudną piłkę Ksiądz, oddał strzał lewą nogą, no i tylko interwencja Palamara, ale naprawdę fenomenalna interwencja Palamara spowodowała, że nadal gracze Piaseczno mają zero po stronie strat. Rzut rożnego dośrodkowuje Trochim. Chyba nieczysto uderzył w futbolówkę. Dosyć niska trajektoria tej piłki, ale jeszcze będzie miał okazję do powtórki. Zachęcamy oczywiście wszystkich, którzy są z nami, do tego, żeby zostawiać łapki w górę, żeby subskrybować nasz kanał. Dośrodkowanie Trochima, Bondara. Nie, to nie był Bondara. To był
Mateusz Bienias po rzucie rożnym, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Wojciecha Trochima oddał strzał na bramkę Palamara. Także mamy dwa pierwsze strzały w tym meczu drużyny gości. Barwiński. Mieliśmy przed chwilą kolejny strzał piłkarzy Mazowi i będziemy mieli trzeci rzut rożny dla tej drużyny w tym meczu. Widzimy, że w drużynie Mazowi rzuty rożne zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wykonuje Wojciech Trochim. Bondara jest takim targetmanem, wydaje mi się, osobą, do której trochę może kierować piłkę. Płaskie dośrodkowanie, więc trochę inny pomysł na rozegranie tego stałego fragmentu gry, ale znowu zastanawiam się, czy taki był plan, czy może jednak ta murawa. Teraz Konopski w kontrataku. Konopski, goni go Krasznecki i zdążył z interwencją gracz z numerem 77. Najpierw w pierwszej fazie Konopski świetnie sobie poradził z przeciwnikami, ale dogonił go. Dogonił go prawy obrońca, lewy obrońca. Tak patrzę, na której pozycji dzisiaj Krasznewski. Przed meczem sztab nas informował, że na lewej obronie ten zawodnik wystąpi, no ale być może nastąpiła jakaś zmiana w trakcie meczu. Krasznewski jest takim mobilnym zawodnikiem. Zmienia pozycję i wydaje mi się, że to może być też pomysł na to, żeby właśnie w ataku pozycyjnym tworzyć przewagę. Natomiast jeszcze będziemy obserwować to ustawienie Krasznewskiego, być może w fazie właśnie budowania ataku. Trójką ustawiają się zawodnicy trenera Marcina Sasala. 14 minuta meczu i rzut wolny dla gości. Wygląda na to, że będziemy mieli dośrodkowanie w pole karne. Po raz kolejny stały fragment wykonuje Wojciech Trochim. Dobra, miękka piłka w pole karne, ale świetne wyjście Palamara. Pod pełną kontrolą bramkarza gospodarzy ta piłka i spokojnie od bramki rozpoczynają gospodarze. Barwiński, ale tam wysoka presja. Piłkarze Mazowi, Barwiński tak poradził sobie w tej sytuacji. W pewnym momencie dwóch, nawet trzech piłkarzy ruszyło na osamotnionego Tymka, także tutaj widać, że takimi skokami pressingowymi próbują zabrać piłkę dzisiaj goście. Krupnik do Barwińskiego. Zszedł tam dobrze Ćwikowski. Teraz jeszcze Krupnik po prawej stronie do Folwarskiego, ale za mocna troszeczkę ta piłka. Łysik daleko w stronę Bondary. Już tam za plecami napastnika Mazowi Trochim, ale nie ma faulu. Nie odgwizduje przewinienia sędzia. Prostopadle do Naleja, ale nie utrzymał się przy piłce snajper MKS-u. Teraz Piotrowski, niedokładnie do Malesy i odzyskuje piłkę Achmed. Folwarski. Sebastian Folwarski lewą nogą w stronę Konopskiego. Konopski, ale nie trafił w światło bramki. Świetne dośrodkowanie Folwarskiego. W doskonałej sytuacji znalazł się Konopski. Zastanawiałem się, czy tam nie było spalonego, ale sędzia tutaj nie zasygnalizował tego. Nie, wydaje się, że nie było spalonego. Dobrze w tempo wbiegł Konopski, ale no nie przyłożył idealnie tej nogi do piłki, chociaż to zagranie Folwarskiego było no idealnie wymierzone. Wypieszczona piłka, najlepsza sytuacja jak na razie w tym meczu. Janowski do Ziemlickiego. Achmed. Piłka na prawą stronę do Krupnika. Patrzę teraz na ustawienie Mazowi i wydaje mi się, że grają w takim ustawieniu z trójką środkowych obrońców, czyli Wołos, Bienias, Broś, a na wahadłach Krasznewski i Więdłocha. No, takie bardzo ofensywne ustawienie. Wydaje się, że trzech środkowych obrońców może wskazywać, że
jest rzeczywiście więcej osób w defensywie, ale i Kraśniewski, i Więdłocha mają taką charakterystykę ofensywną, więc na pewno tutaj trener Sasal stara się stworzyć przewagę i no też to wyprowadzenie piłki będzie głównie spoczywało na trójce środkowych obrońców, a oni robią to bardzo dobrze, i Bieniasz, i Wołos, i Broś oczywiście. Teraz gospodarze, Krupnik na prawej stronie. Ale dobrze tam wybił jeden z zawodników Mazowi. No zobaczymy tutaj pod wpływem meczu, na pewno będą jakieś roszady taktyczne. Jak na razie myślę, że piłkarze Mazowi zaskoczeni dosyć taką otwartą, ofensywną postawą piłkarzy Piaseczna. Wiemy, że goście w dzisiejszym spotkaniu muszą walczyć o 3 punkty. Spotykają się dwie drużyny, które są w znakomitej formie, bo Piaseczno w 5 ostatnich meczach zdobyło komplet punktów, a Mazowia, no tylko ta jedna porażka, o której mówiłeś na wstępie, z Wiktorią Sulejówek, a więc w 5 ostatnich meczach gracze trenera Sasala zdobyli 12 punktów. Teraz Bondara do Trochima. Duet Trochim-Bondara zapewnił Mazowi bardzo dużo goli w tym sezonie. I teraz mają chrapkę na kolejne trafienia. Teraz piętką zagrywa Trochim. Podłączył się tam Piotrowski. Znowu Trochim. Dośrodkowanie w szesnastkę do Bondary, ale zatrzymana piłka przez Barwińskiego. Malesa. Malesa w starciu z Ćwikowskim, ale poradził sobie gracz z numerem 20 spokojnie pod presją przeciwnika. Wołos. Wołos będzie strzelał. Wołos, ale to uderzenie niedokładne, nie było w nim wystarczająco dużo mocy. Nieczysto trafił w piłkę Wołos. Zobaczmy na powtórce, świetnie się zabrał, stworzył sobie tę sytuację z Wodem na zamach wcześniej, ale wykończenie no, dosyć kiepskie. Żeby pokonać Władysława Palamara w obecnej formie, potrzeba dużo, dużo więcej, bo w starciu chociażby z Markowią ten zawodnik prezentował się znakomicie. No, wybronił kilka sytuacji, w których powinny być gole, takich stuprocentowych. Tak, w doskonałej formie golkiper Piaseczna. Łukasz Broś. Piłka do Trochima. Trochim próbował tam rozciągnąć na lewą stronę, ale dobrze dzisiaj w środku pola podchodzą, szczególnie właśnie do Wojciecha Trochima, piłkarze z Piaseczna. Już przed chwilą mieliśmy wysokie wyjście Michała Janowskiego do Bondary. Widać, że Trochim i Bondara dzisiaj nie będą mieli łatwego życia. Łukasz Broś do Trochima. Znowu Broś, piłka na lewą stronę. Ale świetny odbiór piłkarzy z Piaseczna, piłka do Macieja Naleja i wydaje się, że jest faul, tak? I chyba będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę, tak jest. Mateusz Bieniasz ukarany kartonikiem przez arbitra. Dobre zachowanie Naleja. Ciężko by było w tej sytuacji samemu mu ruszyć, także wymusił tutaj, znaczy wymusił, sprokurował rzut wolny i żółtą kartkę dla stopera drużyny Mazowi. Mamy chwilę przerwy, więc kilka takich informacji organizacyjnych. Jakub pyta na czacie, jakie ligi komentujemy na kanale U-Sports. No, między innymi właśnie Forbet czwartą ligę, jest też trzecia liga starcia, między innymi Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mamy też transmisję z meczów w Bugu Wyszków Ligi Okręgowej. Natomiast ja chciałbym Was prosić o to, żebyście, jeśli Wam się ta transmisja podoba, zostawili łapkę w górę, subskrybowali nasz kanał. Na razie tych łapek mamy 11. Celujemy w liczbę 50 do końca tej pierwszej połowy, więc jeśli ktoś jeszcze nie polubił tej transmisji, to bardzo zachęcamy. Dziękujemy za wszystkie łapki w górze, za wszystkie suby. Na czacie jest też ankieta, kto wygra to spotkanie. Takie pytanie zadaliśmy. Na razie 64 głosy. Zostawiamy jeszcze tę ankietę przez 2 minuty do 13:26, więc jeśli chcecie z nami się zabawić w taką właśnie, w takie przewidywanie, typowanie, to zachęcamy. Teraz Kraśniewski, ale zablokowane dośrodkowanie gracza z numerem 77. W ankiecie na razie większość z Was, bo 54% uważa, że wygra Mazowia, 35% stawia na Piaseczno, a 11% na remis. Jeszcze przez minutkę ta ankieta i potem
Potem podsumujemy sobie wyniki, zobaczymy, czy zmienią się w tym ostatnim fragmencie. Tymczasem kolejny rzut rożny dla drużyny Mazowi. Wyśrodkowuje Wojciech Trochim. Dobra piłka w pole karne. Ale najlepiej zachował się tam Achmed. Ruszają teraz piłkarze z Piaseczna. Konopski. Konopski. Pojedynek szybkościowy z obrońcą drużyny Mazowi. Ale dobre zachowanie Kraśniewskiego w tej sytuacji. Trochę bez wiary Konopski w tej sytuacji. Wydawało się, że bieg z piłką, przyspieszał, ale nie miał za bardzo pomysłu, co w tej sytuacji zrobić. No, wydaje mi się, że Konopski, zwłaszcza w pierwszej fazie tego sezonu, prezentował się nieco lepiej. Ostatnie mecze nie są jakieś wybitne w jego wykonaniu. Z kolei Folwarski zalicza trochę mniej bramek, a więcej asyst. I wydaje mi się, że na pewno Konopski ma potencjał, żeby jeszcze więcej liczb zaliczać i żeby też więcej kreować w ofensywie. Tak, zgadzam się, natomiast obaj zawodnicy bardzo dynamiczni. W dzisiejszym spotkaniu również to pokazują. Myślę, że doskonali piłkarze na kontry. Teraz jest w polu karnym Łukasz Broś. Strzał na bramkę, ale zablokowany ofiarnie. Tam rzucił się kapitan drużyny Piaseczna, Michał Janowski. Świetne wybicie. Odzyskują piłkę gospodarze. I mamy odgwizdany faul. Paul drużyny Mazowi i od całego fragmentu gry rozpoczną gospodarze. Ankieta zakończona, 55% osób stawia na Mazowie, 33% na Piaseczną, a 10% osób na remis. Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie, 68 głosów. No i obserwujemy, co będzie się działo w kolejnych minutach tego meczu. Jak na razie bardzo wyrównane spotkanie, zarówno Piaseczno, jak i Mazowia starają się zdobyć komplet punktów. Tutaj wydaje mi się, że mimo tego, że Piaseczno ma już zapewnione utrzymanie, o którym mówił trener Modrzejewski, no to może powalczyć jak równy z równym i jak na razie walczy jak równy z równym z liderem tabeli. Tak, no nie mają nic do stracenia, grają na dużym luzie dzisiaj gospodarze. Jak wspomnieliśmy, piłkarze Mazowi muszą. Dwa punkty różnicy między tą drużyną a Wiktorią Sulejówek. Piłkarze Wiktorii swoje spotkanie będą grali jutro. Także w przypadku jakiejkolwiek straty punktów w dzisiejszym spotkaniu przez Mazowie, piłkarze Wiktorii Sulejówek będą mogli jutro odzyskać pozycję lidera. Czy Marcin, masz zapisane, zanotowane, z kim gra Wiktoria? Bo ja przyznam, że nie spojrzałem na to. Z MKS-em Przasnysz. Z MKS-em Przasnysz. Wydaje mi się, że no jednak... Spotkanie u siebie. Tak, mimo tego, że Przasnysz grał na początku, zwłaszcza tej rundy, bardzo dobrze, to jednak Wiktoria jest zdecydowanym faworytem tego meczu i zdobędzie 3 punkty. Dlatego Mazowia na pewno nie może dzisiaj sobie pozwolić na stratę oczek, a Piaseczno na pewno będzie starało się to utrudnić. Teraz na spalonym Bondara. Jeszcze w uzupełnieniu, Wiktoria Sulejówek oba spotkania bezpośrednio z Mazowią wygrała, także jeżeli te drużyny zakończą sezon z równą ilością punktów, liczbą punktów, wyżej w tabeli będzie Wiktoria Sulejówek. Pamiętamy to spotkanie z poprzedniej rundy, bo transmitowaliśmy je na kanale U-Sports. Jeszcze to nie była taka faza sezonu, w której było jasne, że tylko te dwie drużyny będą walczyły o awans do trzeciej ligi grupy pierwszej. I w tamtym spotkaniu wyjazdowym Wiktoria pokonała Mazowie, więc na pewno ten mecz był takim też barometrem jakości, jeśli chodzi o Wiktorię. Mazowia ten mecz przegrała, ale koniec końców w tym momencie jest przed Sulejówkiem w tabeli. Gdzieś te mecze z drużynami ze środka i z niższych części tabeli mogą zadecydować o ostatecznym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak, obie drużyny grają jeszcze z MKS-em Piaseczna. Mazowie oczywiście dzisiaj, Wiktoria Sulejówek w kolejce ostatniej, także tutaj również od piłkarzy z Piaseczna sporo zależy w tej kwestii. Teraz Łukasz Broś do Piotrowskiego. W środku był Pawlo Ksądz, piłka na prawą stronę. Ruszył tam Kraśniewski, ale dobre zachowanie Michała Janowskiego. Domagał się tutaj kapitan drużyny z Piaseczna, aby piłkę od bramki. Przyznano piłkę od bramki dla drużyny Piaseczna, ale sędzia wskazał tutaj na narożnik boiska. Będziemy mieli piąty w tym meczu rzut rożny dla piłkarzy Mazowi. Jak na razie niezbyt dużo zagrożenia z tych stałych fragmentów gości.
Do piłki po raz kolejny podchodzi Wojciech Trochim. Dobre dośrodkowanie w pole karne. Wyskoczył tam jeden z zawodników gości. Strzał na bramkę, ale uderzenie niecelne. Widzimy powtórkę tej sytuacji. Dośrodkowywał Wojciech Trochim. Dobrze bita piłka i uderzenie bodaj Malesy. Mamy już na stadionie kibiców Mazowii. Z lekkim opóźnieniem, ale dotarli kibice gości. Spora grupa kibiców gości. Myślę, że to nam ubarwi to spotkanie. Na razie przez te 27 minut wyrównany mecz. Nie było wielu sytuacji takich stuprocentowych, właściwie żadnej takiej stuprocentowej, ale było kilka okazji, które przy lepszym wykończeniu, przy lepszej skuteczności mogły zakończyć się golem. Mazowia jak na razie no, może troszeczkę zaskoczona tą dobrą postawą MKS-u Piaseczno, chociaż Piaseczno nie jest słabym zespołem. Szóste miejsce w tabeli, 49 punktów, tyle samo co Ząbkowia. 2 punkty straty do Wisły, 2 Płock, więc gdyby Piaseczno tutaj wygrało, może awansować nawet na miejsce czwarte. Tak, sytuacja nam się niejako odwróciła w porównaniu do zeszłego sezonu. W zeszłym sezonie to piłkarze Piaseczna zakończyli zmagania na pierwszym miejscu, natomiast goście w dzisiejszym spotkaniu drużyna Mazowi zajęła miejsce szóste. Obie te drużyny były też najskuteczniejsze w zeszłych rozgrywkach. Piłkarze Mazowi mimo tego szóstego miejsca aż 103 bramki strzelone. Mówił o tym trener Sasar właśnie w wywiadzie, o tym, że sytuacja jest odwrotna. W poprzednim sezonie to oni byli drużyną, która przyjechała do lidera walczącego o awans. No i oni już jako Mazowia no nie mieli takiego celu, już to była końcówka rozgrywek, już awansować nie mogli. A Piaseczno musiało w tamtym spotkaniu zdobyć 3 punkty, teraz sytuacja odwrotna. Teraz to Mazowia musi zdobyć 3 punkty, ale to, jak mówił trener Sasal, ich motywuje. To jest taki aspekt, z którym sobie muszą radzić jako drużyna, która chce awansować i o ten awans walczy w każdym spotkaniu tak naprawdę. Teraz Trochim lewą stroną. Przedarł się gracz z numerem 10, ale wyszła już piłka poza linię boczną. Widzimy teraz żółtą kartkę dla trenera Marcina Sasala. Nie jest po drodze trenerowi gości z arbitrami. Wiemy, że pauzował w poprzednich kolejkach właśnie za czerwoną kartkę. Przyznam szczerze, że nie wiem, w którym do końca meczu ta czerwona kartka, ale na pewno nie było go na ławce rezerwowych przez kilka spotkań. Teraz jeszcze rozmowa taka dyscyplinująca z sędzią Szczytniewskim, który no, nie bał się, nie uległ presji, ale też no nie wiem, o co chodziło, tam chyba jakiś rzut wolny. W każdym razie żółta kartka dla trenera Sasala i musi uważać doświadczony szkoleniowiec, żeby dokończyć to spotkanie na ławce rezerwowych. Wydaje mi się, że miał pretensje trener Sasal o wcześniejszy tutaj wślizg Ahmeda. Teraz dobra piłka na lewą stronę, jest Konopski. Dużo miejsca ma lewy pomocnik drużyny Piaseczna. Ścina do środka, będzie strzał na bramkę. Tak, mamy uderzenie, ale za lekki strzał. Piłka po ziemi, uderzenie celne, ale bez większego zagrożenia dla strzelącego bramki Mazowi Łysika. Do bramki Mazowi wraca Łysik. Widzimy teraz powtórkę tej sytuacji, gdy uderzał Konopski. Pewna interwencja Łysika. No wcześniej przez parę spotkań, zwłaszcza to jedno takie pamiętne spotkanie z Hutnikiem Warszawa, w bramce Mazowi Dominik Pusek, doświadczony golkiper, obronił 2 rzuty karne wykonywane przez Giela, więc na pewno też przyczynił się istotnie jako rezerwowy bramkarz do tego miejsca w tabeli, które ma teraz Mazowia. Widzimy, że cierpi jeden z zawodników gości. Dyskutuje tam, rozmawia Malesa z arbitrem. Nie wiem, który z zawodników Mazowi ucierpiał. Przyznam, że nie spojrzałem. Marcin, może ty widziałeś, czy to jest Piotrowski? Chyba to jest Borys Piotrowski. Tak też mi się wydaje. Mamy przerwę taką krótką, bo wydaje się, że będzie w stanie kontynuować grę Borys Piotrowski, chociaż chyba tam sprawdzał jeszcze staw skokowy, jeden i drugi fizjoterapeuta
Mazow i Mińsk Mazowiecki. W razie czego spoglądamy na ławkę rezerwowych. Trener Sasal ma tam m.in. właśnie Dominika Puska, czyli rezerwowego bramkarza. Jest Sebastian Kaczyński, który wpisał się na listę strzelców w poprzednim meczu. Jest Kamil Szczęsny, jest Mateusz Szpędowski, który wydaje się takim naturalnym zastępcą, gdyby Piotrowski nie mógł kontynuować gry. Jest Hubert Konca, jest Tomasz Nieścieruk, jest też Jan Proczek, Jakub Zatorski i Oliwier Jurczak. Kilku młodych zawodników, podobnie jak na ławce rezerwowych MKS-u Piaseczny. Tam właściwie oprócz Piotra Owczarzaka sami młodzieżowcy. Testuje jeszcze swój staw skokowy, swoją kostkę Piotrowski. Wylądował na niej solidnie i chyba ten test pozytywnie zdany. Teraz Nalej przechwytuje piłkę i biegnie już na Bieniasa. Nalej mija Bieniasa, faulowany przez Malesę. Będzie żółta kartka dla pomocnika Mazowi. Bardzo dobra akcja indywidualna Naleja. Odzyskał futbolówkę. Zobaczmy na powtórce. Sam w zasadzie przeciwko dwóm, trzem piłkarzom drużyny Mazowi. I wywalczył bardzo groźny stały fragment Maciej Nalej. Żółta kartka dla Malesy. Druga już kartka piłkarzy Mazowi na Macieju Naleju. Także może to też jest jakiś sposób dzisiaj na faworyzowane gości. Będzie bardzo dobra szansa do tego, żeby zdobyć pierwszego gola, bo wiemy, że i Łukasz Krupnik, i Kamil Ziemnicki no mają naprawdę świetne uderzenie z okolic 20 metra, że mają świetnie ułożoną Krupnik prawą nogę, a Ziemnicki lewą. Zobaczymy, który z tych graczy weźmie na siebie odpowiedzialność wykonania tego rzutu wolnego. No, pamiętam strzał Krupnika w meczu z Hutnikiem, gdy fenomenalnie uderzył z około 30 metrów Krupnik. Teraz trochę bliżej do bramki i zobaczymy, jak rozwiąże się ten rzut wolny. Piłka na samym środku, także zarówno prawo, jak i lewonożny zawodnik. Dobra pozycja po prostu dla prawo i lewonożnego. No zobaczymy, który z nich się zdecyduje na strzał. Podchodzi Ziemnicki, Kamil Ziemnicki, uderzenie, bardzo mocny strzał, ale świetna interwencja Łysika. Będziemy mieli rzut rożny dla gospodarzy. Czyli jednak Kamil Ziemnicki przekonał swojego kolegę z drużyny, że to on powinien uderzać. Mocny strzał, ale naprawdę dobra interwencja Mateusza Łysika. Mocne, płaskie uderzenie Ziemnickiego. No niewiele zabrakło, żeby gospodarze wyszli na prowadzenie. Jeszcze z rzutu rożnego dośrodkowuje Krupnik. Jednak krótkie rozegranie, piłka do Wieruckiego. Zwrotna do Krupnika. Krupnik zagraje na długi słupek, ale przeciągnięta ta piłka. Nieczysto trafił w futbolówkę. Prawy defensor drużyny z Piaseczna i od bramki rozpocznie Łysik. A my widzimy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji, w której uderzał z rzutu wolnego Ziemnicki. Lewa noga Kamila Ziemnickiego. Dobry strzał, ale strzał w to miejsce, gdzie ustawiony był Łysik. Nie celował nad murem lewy obrońca MKS-u. A teraz stracona piłka przez Mazowie od autu podopieczni trenera Arkadiusza Modrzejewskiego. Krupnik do Achmeda. Achmed z powrotem do Krupnika. Próbował tam Krupnik zagrać piłkę do Folwarskiego. Teraz na małej przestrzeni klepką rozgrywają piłkarze Piaseczna. Świetna piłka do Ćwikowskiego. Ćwikowski jest już w polu karnym. Piłka do środka zagrana do Gracjana Konopskiego, ale za lekka ta piłka. Jeszcze przy futbolówce gospodarze Achmed. Konopski. Powrotem Achmed. Piłka do Ziemnickiego. Ziemnicki dośrodkowanie zablokowane. Jeszcze jest Hubert Wierucki. Powstrzymał się Ziemnicki przed zaatakowaniem Bondary, bo Ziemnicki znany jest z tego, że te kartoniki łapie. No i teraz Kraśniewski wchodzi w środek boiska. Kraśniewski, dwóch zawodników ślizgiem próbowało go zatrzymać. Kraśniewski na lewo do Piotrowskiego. Teraz Trochim przed polem karnym naciska Ćwikowski. No i czy to będzie żółta kartka odłożona dla Trochima? Nalej. Prawą stroną biegnie Folwarski. Rozpędza się Folwarski, strzela Maciej Nalej, ale ta akcja rozwiązana no w taki sposób, że nie było ostatecznie zagrożenia dla bramki Mateusza Łysika.
Znowu dobry, szybki atak. Dobra indywidualna akcja Naleja. Wydawało się, że zagra na prawą stronę do Folwarskiego, jednak pokusił się tutaj o strzał z większej odległości napastnik drużyny gospodarzy. Wojciech Trochim jednak tylko z ostrzeżeniem od sędziego Szczytniewskiego. Nie było żółtej kartki. Teraz Piotrowski na prawej stronie. Ale dobrze, agresywnie podchodzą dzisiaj piłkarze Piaseczna. I odebrali po raz kolejny piłkę gościom. Ziemnicki, Konopski do Janowskiego. Znowu Ziemnicki do Janowskiego. Duża, duża wymienność pozycji dzisiaj w tym spotkaniu wśród piłkarzy Piaseczna. Prawie 200 osób jest z nami na transmisji live. Zachęcamy do tego, żebyście oczywiście oglądali, kibicowali. Zachęcamy też, żebyście zostawiali łapki w górze, żebyście subskrybowali nasz kanał U-Sports. Tych łapek na razie mamy 23, więc super, jeśli udałoby się osiągnąć tam liczbę 50 do końca pierwszej połowy. Jeszcze około, no może 10 minut, więc jeśli podoba Wam się ta transmisja, no to zachęcamy razem z Marcinem do tego, żeby zostawiać łapkę w górze, żeby subskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z transmisjami mazowieckiej piłki. To też pomoże nam rozwijać nasze relacje, sprawiać, żeby one były jeszcze lepsze. Jesteśmy tutaj na stadionie w Piasecznie, więc obserwujemy z bliska to, co się dzieje. Teraz Folwarski rozpędza się, prawą stroną rusza... Nie, to był Krupnik, który zagrywał do Folwarskiego, ale na spalonym skrzydłowy MKS-u. Ale dobra, dobra kolejna akcja piłkarzy gospodarzy. Teraz cofną się mocno. Wojciech Trochim próbuje tutaj pomóc swoim zawodnikom w rozegraniu. Widać, że piłkarze Mazowi zaskoczeni dzisiaj tą agresywną grą piłkarzy z Piaseczna. Szybkim doskokiem teraz dobra piłka na prawą stronę. Kraśniewski, dośrodkowanie w pole karne, był tam Bodara. Jeszcze zamykał akcję Biendłocha, ale pośliznął się lewy pomocnik drużyny Mazowi i nic z tej akcji nie wyniknęło groźnego. Teraz Achmed piłka do Folwarskiego. Mam wrażenie, że dzisiaj dużo, dużo takich piłek właśnie na Folwarskiego, żeby się ścigał z Łukaszem Broziem. Tak jak mieliśmy przed chwilą, nie wiem, Przemek, czy też podobne wrażenie odnosisz? Folwarski na pewno jest graczem, który dysponuje dużą szybkością i jest po prostu szybszy od obrońców. I to może być rzeczywiście dobry pomysł, żeby zaskoczyć defensywę Mazowi. Z kolei w drużynie gości no, mało widoczny Eryk Więdłocha. On zazwyczaj tą lewą stroną często napędzał ataki Mazowi. Dzisiaj trochę głębiej rozpoczyna te swoje akcje. Wołos dośrodkowuje w kierunku Bondary, ale Bondara nie jest w stanie sobie poradzić z tymi piłkami. Dzisiaj ma naprawdę ciężkie zadanie snajper Mazowi. Ziemnicki do Achmeda. Achmed do Folwarskiego, ale zupełnie nie zrozumiał się ze swoim partnerem, środkowy pomocnik MKS-u. Tak, no Michał Bondara odcięty dzisiaj w zasadzie od gry. Bardzo, bardzo tutaj dokładnie kryty przez środkowych defensorów piłkarzy z Piaseczna. Michał Janowski niemalże krok w krok chodzi za tym napastnikiem. Jak na razie skutecznie powstrzymywany najlepszy strzelec czwartej ligi. Teraz Barwiński do przodu, do Macieja Naleja. Osamotniony tam dzisiaj z przodu snajper z Piaseczna, ale dobrze, dobrze radzi sobie w pojedynkę Maciej Nalej. Teraz po raz kolejny odzyskuje on piłkę, ale jednak odgwizdany faul na Wojciechu Trochimie. 41. minuta spotkania meczu, który możemy określić jako hit 29. kolejki. Jak na razie mamy 0-0. Łukasz Broś na prawą stronę, Kraśniewski. Chciał to środkować, ale wyszła z tego taka świeca. Dużo czasu mieli na ogarnięcie tej piłki piłkarze z Piaseczna. Jeszcze Łukasz Broś przed polem karnym. Wołos z prawej strony, dośrodkowanie, ale najlepiej odnalazł się tam kapitan drużyny z Piaseczna, Janowski. Odzyskują piłkę gospodarza, ale szybka strata. Nie przejął tutaj piłki Maciej Nalej.
i zmuszeni do wycofania piłki do tyłu i tworzenia od nowa tego ataku pozycyjnego piłkarza lidera Mazowi. Podoba mi się dzisiaj w tym spotkaniu, no chwalimy go bardzo często, Przemek, nie wiem, czy się zgodzisz, Tymek Barwiński. Wydaje się, że ten zawodnik odstaje fizycznie od ofensywnych zawodników Mazowi, ale nie pęka dzisiaj Tymek, dużo tych piłek wygrywa, nawet zdarzają się pojedynki fizyczne, gdzie ciałem Tymek przepycha bardziej rosłych zawodników Mazowi. Barwiński jest takim graczem, który ma naprawdę duży potencjał, jest uniwersalny. Może nie ma wielu kilogramów, ale jest szybki i silny, więc no jest w stanie sobie radzić na wielu pozycjach. Teraz występuje w rundzie wiosennej jako środkowy obrońca w duecie z Michałem Janowskim. W poprzednich meczach, w poprzedniej rundy czy poprzedniego sezonu oglądaliśmy go jako prawego obrońcę, jako lewego obrońcę, jako skrzydłowego. Na pewno Barwiński jest graczem, który w drużynie MKS-u Piaseczno zdecydowanie się wyróżnia. Dzisiaj Piaseczno radzi sobie bardzo dobrze z Mazowią. Jak na razie zneutralizowało atuty Mazowi. Zastanawiam się, czy trener Sasel będzie chciał dokonać jakichś korekt w przerwie, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o ustawienie, bo ten pomysł jak na razie nie do końca się sprawdza. Teraz Trochim, ale dobra interwencja chwalonego przez nas Barwińskiego. Nie chcemy oczywiście tutaj sugerować, jak powinien grać trener Sasar, jak powinna grać Mazowia, ale no widzimy, że w tej pierwszej połowie Piaseczno po prostu radzi sobie z atakami gości. Tak, to jest ciekawy, jestem tak jak ty, wydaje nam się tutaj, że Michał Bondara jak na razie no, nie przebija się, także być może jakiś drugi napastnik tutaj do pomocy, tymczasem dośrodkowanie trochę ma. Ale przeciągnięta ta piłka i radzą sobie spokojnie piłkarze z Piaseczna. Nie ma na ławce rezerwowych Mazowi Wojciecha Wociala. Wszystkiego nie byliśmy w stanie sprawdzić, więc nie wiemy, czemu nie ma doświadczonego gracza Mazowi wśród rezerwowych. Jest Sebastian Kaczyński, więc być może on pojawi się na murawie. Jest też kilku młodych graczy, więc wydaje się, że jeśli ktoś ma się pojawić i zmienić coś w ofensywie Mazowi tak personalnie, to może być właśnie Kaczyński, który w tym poprzednim meczu ze Świtem Staroźryby, gdzie Mazowia wygrała 4-0, wpisał się na listę strzelców po wejściu na boisko. Dwie bramki zdobył wtedy też Michał Bundara. Jedno trafienie z rzutu karnego dołożył Wojciech Trochim. Z kolei Piaseczno w meczu ze Skolą wygrało 4-2. Tam na listę strzelców wpisywali się dla MKS-u Zajkowski, Piekut, Staniszewski i z rzutu karnego w ostatniej minucie meczu Łukasz Krupnik. Dominik Piekut dzisiaj rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. W ostatnich meczach ten zawodnik wychodził w pierwszym składzie razem z Maciejem Nalejem na dwóch napastników. Dzisiaj zmiana decyzji trenera Modrzejewskiego. No i po tej pierwszej połowie wydaje się, że zmiana była dobra, ponieważ neutralizują tutaj gospodarze piłkarze Mazowi. Teraz mieliśmy stykową sytuację w polu karnym. Przewrócił się jeden z zawodników gości, natomiast sędzia pokazuje, że gramy dalej, nie ma rzutu karnego. Pokazał też arbiter, że będziemy grali dwie minuty dłużej. A więc 120 sekund więcej w tym spotkaniu. Tak, no mieliśmy tą przerwę, w której leżał dosyć długo Piotrowski. Doliczony czas gry i jedna z ostatnich akcji. Szans na objęcie prowadzenia przez piłkarza Mazowi. Daleki wrzut z autu. Ale dobrze tam zachowuje się Kamil Ziemnicki. Teraz jeszcze faulowany przy wyskoku do główki Ahmed i odrzutu wolnego rozpocznie Palamar. Mamy powtórkę tej sytuacji. To jest chyba ta akcja, gdy było tam podejrzenie faulu. Trzymał tam za rękę przeciwnika Janowski, ale chyba trzymali się obaj zawodnicy w tym starciu. Teraz piłka na prawą stronę do Folwarskiego. Próbują także gospodarze przed przerwą zaskoczyć tutaj gości. Z autu rozpocznie Krupnik. Krupnik do Ćwikowskiego, ale stracił piłkę pomocnik drużyny Piaseczna. Zbliżamy się do przerwy. Zachęcamy do tego, żebyście zostali z nami w trakcie
Gdy skończy się pierwsza połowa, pokażemy skróty, najciekawsze akcje właśnie z pierwszej połowy. Będzie też oczywiście chwila na to, żeby się odświeżyć, żeby może się napić, bo dzisiaj gorące, 22 stopnie. Pytanie, jak właśnie to wpłynie na formę zawodników w drugiej połowie, no bo do tej pory te mecze rozgrywane raczej w takich chłodniejszych warunkach atmosferycznych. Dośrodkowanie w pole karne Folwarskiego, wybita piłka przez obrońców Mazowi. Będzie jeszcze rzut rożny, ale pytanie, czy pozwoli arbiter na wykonanie tego stałego fragmentu gry. Wygląda na to, że tak, że to będzie ostatni akcent pierwszej połowy. Do piłki zmierza Krupnik. Już mamy 48 minutę i nawet 20 sekund po, a Krupnik jakoś nie spieszy się z wykonaniem tego stałego fragmentu gry, ale sędzia pozwala jeszcze na wykonanie. No, to jest, ja się często zastanawiam, bo niektórzy sędziowie pozwalają na dokończenie tych akcji, niektórzy nie. Dośrodkowuje Krupnik, strzela i głowa jeszcze w wykonaniu jednego z zawodników Piaseczna. Głowa, w sensie uderzenie głową, ale nie dostrzegłem, który z graczy. Barwiński, Tymoteusz Barwiński. Dobra okazja na objęcie prowadzenia przed samą przerwą dla gospodarzy. Widzimy na powtórce, no sytuacyjne tam zachowanie, mocna piłka w kierunku Barwińskiego. Oddał on strzał, ale uderzenie celne i do przerwy Piaseczno remisuje z Mazowią 0-0. Do przerwy 0-0, my słyszymy się za kilkanaście minut, a teraz najciekawsze akcje z pierwszej połowy, powtórka tych właśnie wydarzeń z pierwszych 45 minut.
Wracamy na boisko w drugiej połowie spotkania. Wracamy po przerwie. Po pierwszych 45 minutach MKS Piaseczno remisuje z Mazowią Mińsk Mazowiecki 0-0. Ciekawe, interesujące spotkanie, ale mogłoby być trochę więcej sytuacji podbramkowych. Tak, dużo, dużo walki, w środkowej strefie boiska, ale też aktywnie w defensywie obie drużyny. No tak jak mówisz, przydałoby się na pewno troszeczkę więcej tej sytuacji. Najkorzystniejszą, najdogodniejszą miał chyba Gracjan Konopski po dośrodkowaniu Folwarskiego w pierwszej połowie. Strzał jednak niecelny, natomiast no mimo braku tych sytuacji ciekawie. No trochę takie piłkarskie szachy, ale ciekawe. Szachy teraz zyskują na popularności i nasz arcymistrz Duda i, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, Carlsen, Magnus Carlsen, taki znany szachista, też na YouTubie swoje wideo wrzuca, więc szachy zyskują na popularności. Zobaczymy, czy to spotkanie zyska na popularności w drugiej połowie. Sporo osób na stadionie w Piasecznie, coraz więcej w sumie się pojawia, bo też dołączyli w sumie w okolicach przerwy. Na boisku już obie drużyny, pojawia się zespół MKS-u Piaseczno. Mazowia wyszła trochę wcześniej. Patrzymy na ławki rezerwowych, patrzymy na składy. Wydaje się, że nie ma żadnych zmian. I w takich samych składach zaczną obie drużyny. Jeszcze chcą dać kilka minut trenerze obu zespołów tym swoim wyjściowym jedenastką. Myślę, że tutaj szczególnie w drużynie Mazowi możemy się spodziewać zmian. Piłkarze Piaseczna, wydaje mi się, że trener Modrzejewski może być zadowolony ze swojej jedenastki, którą desygnował do gry w tym spotkaniu. Drugą połowę rozpoczną goście. Tak, przypomnimy za chwilę składy. Na biało gospodarze MKS Piaseczno w strojach niebiesko-czerwonych z takim białym ukośnym pasem Mazowia Mińsk Mazowiecki. I mamy pierwszy gwizdek sędziego Szczytniewskiego rozpoczynający nam drugą połowę spotkania. Widzimy, że teraz Kraśniewski zaczyna tę drugą połowę z lewej strony defensywy, więc być może to jest właśnie zmiana ustawienia, zmiana struktury, o której rozmawialiśmy. Wołos teraz wyżej jako prawy obrońca, dwóch środkowych defensorów, czyli Broś i Bieniaz. No i Kraśniewski jako lewy obrońca, a Więdłocha i Ksiądz to skrzydłowi, chociaż Ksiądz pewnie będzie zmieniał pozycję. Teraz strzał Więdłochy, ale to uderzenie bardzo nieudane. Niecelne, dobra akcja indywidualna, ale strzał kiepskiej jakości. JP pyta na czacie, panowie komentatorzy, co uważacie w przypadku awansu drużyny z Mińska? Czy stadion tamtejszej drużyny nadaje się na trzecią ligę? Mam wrażenie, że to jest takie pytanie pułapka. Aż tak dobrze nie znamy sytuacji w Mińsku Mazowieckim, więc trochę się od odpowiedzi wymigamy. No ale przy okazji możemy powiedzieć o takiej naszej perspektywie realizacyjnej, jeśli chodzi o transmisję. No to warunki do transmitowania spotkania z Mińska Mazowieckiego są całkiem przyjemne. Jest rusztowanie, jest miejsce, żeby rozstawić stanowisko, więc pod tym kątem zarzutów dużych nie mamy, ale oczywiście wyobrażamy sobie, że dla kibiców może być stworzone trochę więcej miejsca. No też oczywiście zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, która z drużyn awansuje do trzeciej ligi. Walka wydaje się, że już tylko między Mazowią i Wiktorią Sulejówek. Patrzyłem dzisiaj przed meczem na stadion właśnie Mazowi na stronie internetowej klubu z Mińska Mazowieckiego. Wydaje mi się, że infrastrukturalnie, jeżeli chodzi o przepisy, ten stadion chyba powinien spełnić wymagania. Z tego co pamiętam, 1500 miejsc, z czego chyba 976 siedzących. Ale może zaraz dokończymy, bo dobra piłka z prawej strony, był tam Bondara, jest jeszcze Trochim, Bondara i 1-0 dla przyjezdnych. Nie sięgnął w pierwszej, przy tym pierwszym dośrodkowaniu piłki Bondara. Jeszcze jednak zgrał mu tą piłkę Wojciech Trochim i już z najbliższej odległości, no metra może dwóch, Bondara na pustą bramkę nie miał problemu z umieszczeniem futbolówki w bramce.
Widzimy powtórkę tej sytuacji. Dośrodkowanie z prawej strony. Bondara nie sięgnął piłki. Trochim i Bondara z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki. 25. gol w tym sezonie snajpera Mazowi. Dwójkowa akcja pomiędzy Wołosem i chyba Więdłochą albo Malesą. No w każdym razie do siatki trafia po takim niecelnym strzale Trochima Michał Bondara i Mazowia prowadzi 1-0. Tak, też mi się wydawało, że Wojciech Trochim próbował strzelać w tej sytuacji, no ale tak. Efekt dla drużyny jest tu nieistotny. Ktoś wpisał się na listę strzelców. Kapitan drużyny z Mazowi oczywiście zadowolony. Także od bardzo mocnego uderzenia rozpoczęli nam tutaj goście drugą z połowę. 48 minuta, 1-0 i zobaczymy teraz, jak zareagują na to gospodarze. Myślisz, że działo się dużo w szatni Mazowi, że trener Sasal podnosił głos, czy raczej spokojnie starał się instruować swoich zawodników, co powinni zrobić, żeby uzyskać prowadzenie? Myślę, że w pierwszej połowie, znaczy w przerwie jeszcze było spokojnie, natomiast im bliżej końca spotkania, tym byłoby bardziej nerwowo. Teraz strzela Krupnik, ale odchylony. Piłka w dalekiej odległości mija bramkę. Pan Tadeusz pisze na czacie, Tadeusz, nie Tadeusz, czy mecz jest w Piasecznie, czy w Mińsku? No w Piasecznie. Więc są też osoby, które tę naszą czwartą ligę, naszą oczywiście mam na myśli w kontekście mazowieckim, oglądają tak może okazjonalnie, albo nie są na co dzień zaznajomieni z naszymi transmisjami, bo zazwyczaj właśnie mecze MKS-u Piaseczno transmitujemy z tego stadionu. Tylko początkowe spotkania tej rundy były rozgrywane na bocznym boisku, które widać w tle. Wtedy jeszcze boisko główne nie było dobrze przygotowane do gry. Było po prostu ryzyko, że zostanie zniszczone przy tych mroźnych warunkach atmosferycznych w marcu i w kwietniu. Tak, ale w efekcie teraz boisko prezentuje się nam bardzo dobrze. Tylko ten piach trochę może utrudniać, ale zakładamy, że to też są zabiegi, które mają na celu wydłużenie żywotności tej murawy. Tymczasem Łysik ekspediuje piłkę daleko. Pojedynek Bondary i Achmeda odzyskuje piłkę Mazowia, ale tylko na chwilę. Znowu Mazowia. Trochim, ale niedokładnie do Ksiądza. Michał Bondara w pierwszej połowie, jak wspominaliśmy, niewidoczny. Odcinany bardzo dobrze z tej kryty przez Michała Janowskiego. Ale trochę jak wspominałeś na początku meczu, drużyna Mazowi z takim wyrachowaniem podeszła do tego spotkania. Wiedzieli, że w końcu będą mieli jakąś sytuację. Ta się nadarzyła w 48 minucie. I Michał Bondara, tak jak wspominałeś, 25. trafienie w tym sezonie, zdecydowany lider strzelców. No wydaje się, że już król strzelców, no może nie koronujmy za wcześnie, ale nie wydaje się, żeby jakiś zawodnik miał szansę dogonić tego napastnika. Pojawił nam się tak naprawdę, pokazał nam się w odpowiednim momencie, w tym momencie, w którym trzeba było. Strzelił bramkę, Mazowia prowadzi 1-0. To taka bramka w stylu Michała Bondary. To jest właśnie zawodnik, który świetnie czuje się w polu karnym i potrafi znaleźć się w sytuacji, kiedy jest dośrodkowanie albo właśnie podanie w szesnastkę. Raczej mniej bramek strzelanych spoza pola karnego. Natomiast 25 zdobytych goli w czwartej lidze to jest dorobek zacny. Lis pola karnego, co prawda z numerem 9 na krzulce. Drużynie Mazowi Wojciech Trochim, ale myślę, że taką typową dziewiątką jest właśnie grający z numerem 19 Bondara. A Trochim ma dziewiątkę, przepraszam, bo ja chyba w pierwszej połowie powiedziałem, że z dziesiątką gra Trochim, a dziesiątkę ma Wocial, co prawda nieobecny dzisiaj. Rzeczywiście Wojciech Trochim z dziewiątką, a Bondara numer 19, tak? Tak jest. Zgadza się. Sprawdziliśmy jeszcze to w notatkach, w protokole.
Tak, pokazujesz, Marcin, żeby przypomnieć składy. Rzeczywiście nie zrobiliśmy tego zaraz po rozpoczęciu, a więc możemy zrobić to teraz, ale może też dobrze, bo padła wtedy bramka, więc zaczynamy tradycyjnie po angielsku od gospodarzy. Przypomnienie składów. Piaseczno w bramce numer 35 Palamar, 6 Barwiński, 8 Ahmed Toriola, 10 Krupnik, 14 Wierucki, 15 Konopski, 18 Ćwikowski, 20 Folwarski, 21 Janowski, 25 Ziemnicki i 27 Nalej. Trenerem drużyny MKS-u jest pan Arkadiusz Modrzejewski. Z kolei goście, piłkarze Mazowi w bramce 95 Łysik, 2 Pieniasz, 6 Piotrowski, 9 Trochim, 14 Wołos, 19 Bondara, 20 Malesa, 22 Ksądz, 28 Broś, 77 Krasznewski i 97 Więdłocha. Wolwarski dośrodkowywał, ale to dośrodkowanie zamieniło się w strzał. No to był taki centrostrzał, ale czujny był Mateusz Łysik. Trochę spowolniło nam tempo po tej bramce dla drużyny Mazowi. Mazowi widać ten wynik odpowiada. No nie twierdzę tutaj, że będą bronić tego 1-0, ale no nie muszą już atakować tak jak w pierwszej połowie. Piłkarze Piaseczna też na razie nie rzucają się całym zespołem, nie stawiają wszystkiego na jednej szali. Mazowia w ten sposób te swoje mecze często w tym sezonie czy w tej drugiej rundzie wygrywała. Oni wygrywali często jedną bramką. Okej. Przed kilkoma dniami wygrali ze Świtem Starożryby 4-0, ale zazwyczaj mecze Mazowi no, były wygrywane właśnie w dużej mierze dzięki jakości, dzięki doświadczeniu. Nie były to jakieś mecze, w których Mazowia dominowała tak zdecydowanie nad przeciwnikiem, chociaż pamiętamy to spotkanie z MKS-em Piaseczno, gdy wygrała 7-0, był Nalej, ale pierwszy przy piłce Łysik. Dobra piłka od Krupnika pomiędzy Naleja a Folwarskiego. Wydaje się, że Folwarski mógł być w tej sytuacji na pozycji spalonej. Próbował dojść do piłki Nalej, ale przytomne wyjście z bramki Łysika. To ten słynny duet Nalej-Krupnik. Tak jest. Nalej, Krupnik. Oczywiście obaj zawodnicy świetnie prezentują się w tym sezonie, bo Maciej Nalej zdobył 15 goli w tym sezonie Forbet czwartej ligi, a Łukasz Krupnik jest drugim najlepszym strzelcem, ma zdobytych bramek 8, no większość rzutów karnych, ale ten sezon bardzo dobry w wykonaniu prawego defensora MKS-u. Krupnik występuje jako prawy obrońca, a Tymoteusz Barwiński w tej rundzie jako obrońca środkowy. Teraz prostopadłe zagranie do Więdłochy, ale pierwszy przy piłce Palamar. Dobre wyjście Palamara, tam jeszcze ucierpiał. Chyba krzywo stanął Więdłocha, leży w tej chwili w polu karnym. Sędzia Szczytniewski nakazał teraz przerwę, wzywa pomoc medyczną. Wydaje się, że bez żadnego kontaktu z golkiperem, ani z którymś z defensorów z Piaseczna, upadł Więdłocha. Oby nie był to groźny uraz. My oglądamy jeszcze w tej przerwie medycznej bramkę Mazowi, dośrodkowanie Wołosa, uderzał Trochim i najsprytniej w 16, właściwie w okolicy 5 metra zachował się Michał Bondara. Tymczasem przy linii bocznej przyszokowany już do wejścia Tomasz Nieścieruk w drużynie Mazowi. Ta zmiana jednak w tej chwili chyba wstrzymana. Podejrzewam, że trener Sasal czeka na informację, co z Więdłochą. Gafa pisze na czacie, dlaczego nie zrobiliśmy transmisji z meczu Wiktoria Mazowia. Chcieliśmy, ale nie było nam dane, powiedzmy w ten sposób. Nie natomiast... Wszyscy. Tak, mówmy. Nie wszystko jeszcze zależy od nas. Tak, nie wszystko zależy od nas, więc tej transmisji nie przeprowadzaliśmy. No to było bardzo ciekawe spotkanie. Sporo zmieniło w układzie tabeli, ale już kilka dni później ta sytuacja znowu się odwróciła, więc no bardzo ciekawie jest w Forbet czwartej lidze mazowieckiej.
Bardzo ciekawie jeszcze jest też w trzeciej lidze grupie pierwszej. Dużo się dzieje w piłce mazowieckiej i tej okolicznej, więc zobaczymy, jak potencjalnie drużyna, która wygra Forbet czwartą ligę, będzie spisywała się w trzeciej lidze w kolejnym sezonie. Czy to będzie Wiktoria, czy to będzie Mazowia? Wydaje mi się, że obie te drużyny będą silne, będą mocne. Tymczasem na boisku pojawił nam się już Tomasz Nieścieruk. Wygląda na to, że zmienił Eryka Wiedłochę. Zawodnik ten pozostaje cały czas pod opieką medyka poza boiskiem. Nieścieruk jest bardziej zawodnikiem o charakterystyce defensywnej, więc zobaczymy, czy właśnie w tym fragmencie meczu trener Sasal zdecyduje się na taką zmianę. Odzyskał piłkę Konopski, rozpędza się gracz z numerem 15, ale siła fizyczna Wołosa i wygrał ten pojedynek prawy obrońca już teraz Mazowi. Ksiądz prostopadle do Bondary, świetna interwencja Barwińskiego, Krupnik do Folwarskiego. Ma Folwarski trochę więcej miejsca, ale już asekuruje swoich partnerów Ksiądz i Kraśniewski. Zatrzymany przez Brozia Maciej Nalej. No nie będzie miał dzisiaj łatwo Maciej Nalej, bo naprzeciwko niego doświadczony bardzo zawodnik. Osamotniony dzisiaj mocno Maciej Nalej z przodu. W pierwszej połowie radził sobie z tym dosyć dobrze. W tej drugiej połowie jak na razie nie pokazuje nam się zbyt pozytywnie napastnik drużyny Piaseczna. Może Dominik Piekut jest właśnie receptą na to, żeby Piaseczno zaatakowało bardziej zdecydowanie. Jest na ławce rezerwowych popularny Haaland. Kraśniewski do Trochima, ale stracił piłkę kapitan Mazowi. Szansa na kontratak. Ćwikowski, ale stracona piłka przez gracza z numerem 18. Odzyskał ją Bartosz Malesa dla swojego zespołu. Dużo strat teraz jednej i drugiej drużyny. Ćwikowski, no i znowu za daleko wypuścił sobie piłkę. Teraz Krupnik, ma trochę więcej miejsca, prawy obrońca MKS-u. Barwiński. Achmed. Ziemnicki i Janowski. Teraz trochę dłużej rozgrywają w linii obrony piłkę podopieczni trenera Modrzejewskiego. Chcą wciągnąć przeciwnika na swoją połowę. Chcą stworzyć trochę więcej przestrzeni pomiędzy formacjami Mazowi. Tak, przyszykowane już dwie zmiany w drużynie Piaseczna. Jedna w drużynie Mazowi. Chyba Wiedłocha nie będzie w stanie kontynuować gry, bo widzimy tam poza kamerą, że już udaje się wraz z fizjoterapeutą naokoło do ławki rezerwowych. Odgwizdany teraz rzut wolny przez arbitra. I za chwilę te zmiany, o których mówiliśmy. Drużynie Piasteczna opuszczają boisko Konopski i Wierucki. A pojawią się dwaj gracze o charakterystyce bardziej ofensywnej albo ofensywnej, czyli Dominik Zajkowski i Kajetan Staniszewski. Dwaj gracze, którzy strzelili gola w poprzednim spotkaniu ze Skolą. A widzimy, że Nieścieruk jeszcze czeka na wejście. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj źle wcześniej to dostrzegłem. Wcześniej na boisku pojawił się Proczek, miejsce Wiedłochy. Teraz Nieścieruk wchodzi za Melasę. Malesę, przepraszam. Także trener Modrzejewski próbuje tutaj ożywić pomocników, jak na razie dwóch rezerwowych zawodników. Nie wpuścił na boisko jeszcze Dominika Piekuta. Ale wydaje mi się, że przy tym wyniku im bliżej końca spotkania, tym większa szansa, że Dominik Piekut wejdzie tutaj do pomocy Maciejowi Nalejowi. Sześćdziesiąta druga minuta meczu. Mazowia prowadzi w meczu wyjazdowym z MKS-em Piaseczno 1-0. Teraz dobre przejęcie Achmeda. Achmed do Ćwikowskiego. Ćwikowski ma więcej miejsca. Na prawo do Staniszewskiego. Troszeczkę za plecy ta piłka zwolniła akcja. Jeszcze Staniszewski do Naleja. Nalej. Złe przyjęcie, ale jeszcze ta piłka pod kontrolą piłkarzy z Piaseczna. Jednak radzą sobie z tym defensorzy Mazowi. I ruszają z kontrą piłkarze przyjezdni. Trochę na lewą stronę.
Teraz piłka na prawej stronie u Proczka. Uderzenie na bramkę. Strzał celny, ale broni to bardzo dobrze Ladislav Palamar. Proczek będzie występował jako prawoskrzydłowy w miejsce Eryka Więdłochy, a Nieścieruk jako no, środkowy pomocnik. Czyli taka zmiana za Bartosza Malesę właśnie. Teraz Nieścieruk zablokował Achmeda. Janowski, dobre prostopadłe podanie do Ćwikowskiego. Ćwikowski do Zajkowskiego. Zajkowski, Ćwikowski, był tam Folwarski. Folwarski przeszedł na lewą stronę, na prawej będzie grał Staniszewski. Krupnik ma dużo miejsca, podaje do Staniszewskiego. Staniszewski strzela, ale w boczną siatkę. Ciekawy jestem, czy chciał strzelać, czy próbował dośrodkowywać, ale wyszedł, tak jak powiedziałeś, strzał. Jednak no bez szans takiego kąta zaskoczyć Łysika. Teraz troszeczkę wyżej podchodzą piłkarze Piaseczna. Presował tam Maciej Nalej. I odzyskują piłkę gospodarze. Michał Janowski. Achmed świetnie się obrócił z piłką, minął dwóch zawodników. Piłka do Zajkowskiego. Zajkowski na prawą stronę do Staniszewskiego. Staniszewski ma dużo miejsca, ale jego dośrodkowanie zablokowane przez Kraśniewskiego. Już ponad 200 osób ogląda naszą transmisję. Zachęcamy oczywiście do tego, żebyście oglądali mecz, żebyście komentowali na czacie, żebyście też zostawili łapkę w górze i subskrybowali nasz kanał. Na razie tych łapek mamy 39, więc nie udało się nam uzyskać 50, ale może jeszcze te osoby, które tego nie zrobiły, zostawią łapkę w górze. Będziemy mieli ich ponad 50. Dzisiaj to spotkanie bardzo ciekawe, wyrównane, więc my też bardzo dziękujemy oczywiście Wam za to, że zostawiacie łapki w górę, że jesteście z nami. Atakuje teraz Mazowia. Trochim do Kraśniewskiego. Kraśniewski w starciu z Barwińskim, ale nie wszedł w pojedynek gracz z numerem 77. Staniszewski. Ale rozkłada ręce rezerwowy MKS-u Piaseczno. Nie miał do kogo zagrać, nie miał opcji do podania ofensywnego, więc cofnął piłkę do Barwińskiego. Teraz już futbolówka z lewej strony. Ziemnicki. Achmed pokazuje, że potrzebuje trochę ruchu wśród swoich partnerów. Zrobił ten ruch Folwarski, ale to zagranie bezpośrednie, takie dalsze podanie nieudane i mamy kolejne zmiany w MKS-ie Piaseczno. Opuszcza boisko Maciej Nalej, w jego miejsce Dominik Piekut. Pojawi się też na murawie Adrian Dobiec, który zmieni chyba Achmeda Toriolę. Tak jest. A więc takie zmiany 1-1, pozycja za pozycję. Piekut za Naleja, a Dobiec za Achmeda. Ciekawa zmiana, no szczerze powiedziawszy spodziewałem się tutaj, że Dominik Piekut dojdzie do Naleja, do pomocy. Jednak tak jak wspominasz, zdecydował się trener Modrzejewski na zachowanie ustawienia wyjściowego z jednym napastnikiem. Wydaje mi się, że to też ma na celu no, walkę w środkowej strefie, bo tam mocna jest Mazowia, jest tam Piotrowski, jest Trochim, jest też teraz już Nieścieruk. Więc gdyby zabrać stamtąd jednego zawodnika Piaseczna, no to Mazowia mogłaby osiągnąć przewagę, a chce tego uniknąć trener Modrzejewski. Zobaczymy, jak poradzi sobie Dominik Piekut. Maciej Nalej w pierwszej połowie dosyć aktywny, no, usamotniony ten zawodnik. Natomiast dwie, trzy indywidualne akcje, dwie żółte kartki po falu na nim. Także no, nie jakiś spektakularny występ, ale też nie będziemy tutaj jakoś ganić specjalnie napastnika drużyny z Piaseczna. Teraz walka w środku pola, świetnie zachował się tam Ćwikowski. Jest Krupnik. Rusza ma na prawą stronę Dominik Piekut. Piłka właśnie do napastnika drużyny z Piaseczna, ale świetnie tam poradził sobie doświadczony Łukasz Broś. Dobrze zostawił piłkę i wymusił faul na sobie przez Dominika Piekuta i od bramki rozpocznie Łysik.
To będzie dobra nauka dla Dominika Piekuta. Starcia z Łukaszem Broziem. Piekut zdobył w tym sezonie już 5 bramek w Forbet czwartej lidze. No i zbiera kolejne doświadczenia. Piaseczyński Haland, jak wspominałeś, tak jest tutaj nazywany Dominik Piekut. Jak na razie troszeczkę mniej skuteczny od swojego pierwowzoru, ale wszystko oczywiście może się zmienić, czego Dominikowi życzymy. Jest dobrze, tam w środku pola Ćwikowski. Nie, przepraszam, to był Dobias. To był chyba Zajkowski z 17. Zajkowski. To 3 razy sztuka. Tak. Teraz Dobias zagrywa do Zajkowskiego, ale czujnie Mateusz Bienias. Wydaje się, że Mazowia po zdobyciu gola kontroluje przebieg spotkania. Gracze trenera Sasala właśnie pokazują to doświadczenie, tę jakość. Chociaż teraz będzie strzał zablokowany. Jeszcze piłka na prawo do Staniszewskiego. Staniszewski kontra Kraszniewski. Staniszewski na prawą nogę. Dobre dośrodkowanie. Nie ma tam celnego strzału, ale to była świetna okazja dla MKS-u Piaseczno. Kapitalne dośrodkowanie w wykonaniu Kajetana Staniszewskiego. Nie znalazł jednak odpowiedniego strzału głową. Chyba Łukasz Krupnik tam się składał do strzału. Okej. Okay. Teraz jeszcze Dominik Piekut w polu karnym, ale stracił piłkę napastnik drużyny gospodarzy. Jeszcze Piaseczno. Dominik Piekut jest w polu karnym. Dobra sytuacja, ale zablokowany w ostatniej chwili przez Trochima. Jeszcze piłka po interwencji kapitana drużyny Mazowi odbiła się od Dominika Piekuta i od bramki rozpocznie Łysik. Mamy tutaj powtórkę. Doskonałe to dośrodkowanie Staniszewskiego. Bardzo ostra piłka. Tak, i to był Krupnik, który razem z Piekutem atakowali piłkę. Blisko było, żeby Łukasz Krupnik zdobył swojego 9. gola w tym sezonie i tym razem nie z rzutu karnego, a strzałem głową po dośrodkowaniu z prawej strony. Choć zazwyczaj to wygląda na odwrót, to znaczy Krupnik dośrodkowuje, a jego partnerzy wykańczają akcję strzałem na bramkę przeciwnika. Tak, no ale dobre tutaj wejście prawego obrońcy drużyny z Piaseczna. Dosyć niespodziewane, no znalazł się na pozycji numer 9. Niewiele tam zabrakło, żeby oddał strzał na bramkę z tej odległości. Prawdopodobnie byłaby to bramka. Teraz świetna akcja lewą stroną Staniszewskiego. Staniszewski. Dośrodkowanie w pole karne, ale nie doszedł do piłki Dominik Piekut. Wybijają obrońcy Mazowi, ale jeszcze jest Kamil Ziemnicki. Próba zagrania na prawą stronę. Walczy o piłkę Piotr Ćwikowski, ale odgwizdany tutaj faul. Dobre minuty MKS-u Piaseczno. W tych ostatnich kilku minutach to gracze trenera Modrzejewskiego przeważają i zagrażają bramce Łysika. Może nie w bezpośredni sposób, ale są w okolicach pola karnego i wywierają presję. Tak, po tych czterech zmianach, które się dokonały dosyć aktywnie. Aktywnie piłkarze Piaseczna starają się jak najszybciej doprowadzić do remisu. Mazowia szanuje to 1-0. Tak jak mówisz, no pod kontrolą, ale już coraz mniejszą, bym powiedział, w tych ostatnich minutach. Mniej też ataków przeprowadzają goście. Teraz dobry powrót Trochima i piłka. Znowu tu rozpocznie Ziemnicki. Daleki wyrzut chciał na szybko do Zajkowskiego, ale Zajkowski nie zdołał przejąć piłki. Świetne nagranie na lewą stronę, ale kapitalna interwencja Krupnika. Krupnik jest z prawej strony, ścina do środka, ale nie ma za bardzo komu zagrać. Teraz wycofanie piłki przed pole karne, piłka z powrotem do Krupnika, na prawej stronie jest Staniszewski. Staniszewski, dośrodkowanie w pole karne, wybija piłkę Trochim, jeszcze Kamil Ziemnicki do Krupnika i Dymek Barwiński. Teraz błąd w przyjęciu Ziemnickiego, odzyskują piłkę piłkarze Mazowi. Zawiązują kontratak goście. Piłka na prawą stronę, ale tam najlepiej, najprzytomniej zachował się Michał Janowski. Na spalonym teraz Dominik Piekut i od rzutu wolnego zacznie Mateusz Łysik. Teraz będziemy mieli dwie zmiany w drużynie. Z tego co widzę, w drużynie Mazowi jedną zmianę.
pojawi się na murawie Mateusz Pędowski. Za Trochima. Schodzi z boiska Wojciech Trochim, a opaska kapitańska powędrowała na ramię Michała Bondary. Czyli taka zmiana bardziej defensywna, no bo Pędowski to zawodnik o charakterystyce właśnie nieco bardziej defensywnej, a Trochim raczej właśnie jako dziesiątka występował. Widzimy, że już Pędowski zmierza w kierunku pozycji numer 6. Piotrowski może nieco wyżej razem z Nieścierukiem w środkowej strefie. Bondara teraz. Nieścieruk, ale nie ma nikogo z prawej strony. Nie pokazał się tam w odpowiedniej przestrzeni Proczek. No i Piekut. Piekut, ale znowu lepszy, sprytniejszy w tym starciu, grający z numerem 28, Łukasz Broś. Widać, szanuję ten wynik trener Sasal. Rzeczywiście Wojciech Trochim, zawodnik grający na pozycji numer 10, ale w ostatnich minutach on cofający się głęboko do pomocy w defensywie. Nie forsują tutaj tempa goście, piłkarze Mazowi. Ale to zespół Piaseczna w tej sytuacji, przy tym wyniku zmuszony do atakowania. Widać, liczą na kontrę tutaj piłkarze Mazowi. Jest Bondara. Nieścieruk. Wołos. Jeszcze piłka na prawej stronie. Chyba opuściła już boisko futbolówka, tak jest, i od bramki rozpocznie Palamar. Krupnik. Niżej też już zdecydowanie piłkarze Mazowi w pierwszej połowie. Ten pressing był bardzo wysoki. Momentami wychodzili nawet trzech zawodników, presowało dwóch obrońców drużyny Piaseczna. W tej chwili ten pressing rozpoczyna się dopiero na wysokości środkowej boiska. Mają wynik, który ich zadowala, gracze trenera Sasala. Nie muszą już atakować, nie muszą już naciskać swoich przeciwników. I wydaje się, że te ostatnie 15 minut tego podstawowego czasu gry będą rozgrywali w taki bardziej wyrachowany sposób. Teraz Ziemnicki przechwycił piłkę, ale już ją stracił na rzecz Pędowskiego. To jest właśnie to, co może dać Pędowski w tych ostatnich minutach, czyli odbiory piłki, zabezpieczenie środkowej strefy, ale też ataki ofensywne, chociaż bardzo teraz łatwo, czysto zatrzymany przez Michała Janowskiego. Rozpędza się MKS Piaseczno. Krupnik na prawo do Staniszewskiego. Dobre wejście Kajetana Staniszewskiego. Kilka dośrodkowań. Próbował wygrać pojedynek z Kraszniewskim, ale silny jest gracz z numerem 77. Trochę przewidywalny też trochę w tych zwodach Staniszewski, bo zazwyczaj idzie w kierunku swojej lepszej prawej nogi. Tak, będziemy mieli teraz kolejną zmianę w drużynie Mazowi. Kaczyński z numerem 7 zmieni pewnie Bondarę. Tak jest, Bondara. Strzelec jedynego gola, bohater jak na razie tego spotkania. Był kapitanem po zejściu Trochima przez jakieś 3-4 minuty. Teraz opaskę przekazał. Komu przekazał opaskę? To jest grający z numerem 15, Pędowski. Okej. Okay. Czyli rezerwowy. Rezerwowy zawodnik wszedł przed chwilą na boisku, aktualnie z opaską. Na boisku, tak jak wspomniałeś, Kaczyński. A więc swoje Bondara w tym meczu zrobił, może ustąpić miejsca Kaczyńskiemu i gracz z numerem 7 będzie starał się właśnie kolejne trafienie zanotować po wejściu na murawę. Moss pyta na czacie, z kim jutro gra Wiktoria. Czy możemy przypomnieć? Z MKS-em Przasnysz, Marcin? Tak, jest z MKS-em Przasnysz. Przasnyszem gra Wiktoria, więc starcie, w którym faworytem jest drużyna z Sulejówka, ale no nie ma łatwych spotkań. Wydaje mi się, że
żadna z drużyn, żaden z zespołów walczących o utrzymanie nie będzie łatwym przeciwnikiem, chociaż przed kilkoma dniami Mazowia dosyć łatwo poradziła sobie ze Świtem Staroźryby, ale też te dwie drużyny, czyli Wiktoria i Mazowia, w tym sezonie są dużo mocniejsze niż pozostała stawka ligi. MKS Piaseczno, mimo tego, że znacznie osłabiony, radzi sobie naprawdę dobrze w tym sezonie. Szóste miejsce przed tą serią gier, 49 zdobytych punktów, a stracili podopieczni trenera Modrzejewskiego, między innymi Szymona Wiejaka, Konrada Rudnickiego, Michała Suchanka. No, dwóch z tych zawodników gra regularnie w trzeciej lidze, grupie pierwszej. Wiejak jest wicekrołem strzelców, ma 17 bramek, Rudnicki tych trafień 9, ale obaj stanowią o sile swoich zespołów, czyli odpowiednio Legionowi i Pilicy Białobrzegi. Tak, jeszcze jako stratę możemy dopisać tutaj Kamila Matulkę, zawodnik oczywiście w dalszym ciągu grający w MKS-ie Piaseczno, natomiast 8 miesięcy kontuzji, także w tym sezonie, no praktycznie cały sezon mu przepadł. Dwie kolejki temu w poprzednim meczu, jaki transmitowaliśmy z Markowią, wszedł na boisko ten zawodnik, natomiast dzisiaj nie ma go w kadrze meczowej. Kontuzja na szczęście nie odnowiona, nie uraz kolana, kontuzja mięśnia czworogłowego, ale nie pozwoliła ona dzisiaj skorzystać z Matulki trenerowi Modrzejewskiemu. Teraz Pawlo Ksiądz. Ksiądz prostopadle do Kaczyńskiego. Kaczyński, ale świetna interwencja wślizgiem Michała Janowskiego. Taniszewski z powrotem do Łukasza Krupnika, ale zastanawiał się dosyć długo Krupnik, co zrobić z piłką. Nie miał tam żadnego z partnerów. Ziemnicki, Dobies. Wraca Ksiądz. No i Dobies do tyłu zagrywa. Wydaje się, że muszą szukać trochę więcej ryzyka gracze MKS-u, trochę więcej podań ofensywnych, jak to się ładnie mówi, progresywnych, no po to, żeby spróbować pod bramkę Łysika się dostać. Tak, próbują skrzydłami, jednym, drugim, w tej chwili na lewej stronie Folwarski. Natomiast dobrze spisuje się w tym meczu defensywa drużyny Mazowi. Aktywny jest Folwarski. On wcześniej tą prawą stroną, czy teraz lewą stroną, naprawdę robi dużo szumu, dużo wiatru. Nie ma co prawda z tego konkretów, czyli takich sytuacji, w których jego partnerzy mieliby bardzo dogodne okazje do zdobycia gola, ale jest groźny, jest szybki i sprawia problemy obronie Mazowi. Ksiądz. Dobra, teraz piłka na lewą stronę do Nieścieruka. Nieścieruk ma dużo miejsca do grania w pole karne, ale świetnie tam zachował się Michał Janowski. Jeszcze raz Nieścieruk. Dobre wejście w pole karne. Piłka nie opuściła boiska. Nie, jednak opuściła futbolówka boisko i od bramki rozpocznie Palamar. Ale co próbował zrobić w tej akcji Nieścieruk? No, miał fenomenalny pomysł na to, żeby ograć swojego rywala. Tym był Tymoteusz Barwiński. Podciął sobie delikatnie piłkę nad Barwińskim, ale wyszła ona poza linię końcową. Barwiński to kontrolował, więc nie było mowy o jakimś dużym zagrożeniu. Teraz faul przewracany. Kaczyński. Przewracany Kaczyński i będzie rzut wolny dla Mazowi. 82. minuta meczu. Cały czas mamy wynik 0-1 z perspektywy Piaseczna. Coraz mniej czasu dla gospodarzy na doprowadzenie do remisu. Myślę, że na te ostatnie minuty bardziej się powinni otworzyć piłkarze Piaseczna. Tego się również spodziewa. Po zejściu Wojciecha Trochima do piłki z rzutu wolnego podchodzi Łukasz Broś, ale krótkie zagranie, nie było dośrodkowania. Jeszcze teraz faulowany, doświadczony obrońca drużyny Mazowi. Kolejny stały fragment na wysokości pola karnego dla przyjezdnych. Właśnie, bo jak na boisku był Wojciech Trochim, to pierwszy wszystko wykonywał każdy stały fragment, rzuty wolne, rzuty rożne z obu stron. Po jego zejściu widać Łukasz Broś desygnowany do wykonywania stałych fragmentów. Chociaż teraz zostawia on piłkę. Tak, Paweł Ksiądz ostatecznie będzie wykonywał ten stały fragment gry. Ksiądz w pole karne do Kaczyńskiego, ale pierwszy przy piłce Janowski. Palamar
No i pewnie łapie piłkę bramkarz MKS-u Piaseczno. Próbował szybko wznawia grę. Tak, tak. Próbował postrażyć go jeszcze broń, ale masz rację. Dobra akcja Piaseczna, Staniszewski na prawej stronie. Staniszewski. Dośrodkowanie w pole karne. Dominik Piekut nie doszedł do futbolówki jeszcze. Radzą sobie z tym wszyscy wszystkim obrońcy Mazowi. Ale dobra akcja prawą stroną Staniszewskiego. Teraz z kolei lewą stroną ruszają gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka taka wzdłuż linii, ale opuściła ona boisko. Wskazuje na narożnik sędzia Szczytniewski. Leży tam bramkarz drużyny Mazowi Łysik. Wydaje mi się, że zderzył się ten zawodnik ze słupkiem. Dośrodkowywał Zajkowski. Odbiła się piłka od Wołosa, a chyba źle stanął Łysik, bo asekurował piłkę, a chyba właśnie stanął na tej poprzeczce leżącej na murawie, która służy do podtrzymania siatek. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie kontynuować grę, a może też no, trochę potrzebuje drużyna Mazowi czasu na odpoczynek. Są bardziej doświadczonymi zawodnikami i być może Łysik też właśnie zobaczył, że potrzebują trochę oddechu jego partnerzy. Zobaczymy, natomiast przebiera się już Dominik Pusek, rezerwowy bramkarz drużyny Mazowi. Być może to jakaś kontuzja, która doskwierała Łysikowi, bo wiemy, że nie grał w kilku wcześniejszych spotkaniach. Ja spodziewałem się, że może to jakieś takie zagranie nieco taktyczne, ale zobaczymy, czy Łysik będzie w stanie kontynuować grę. Na pewno tam właśnie doszło do jakiegoś delikatnego urazu przypadkowego po dośrodkowaniu piłki przez Folwarskiego. Łysik jeszcze sprawdza, czy będzie w stanie kontynuować grę. Bez bramkarza oczywiście sędzia nie zagwiżdże, żeby rozpocząć granie. Natomiast już w narożniku ustawiony Łukasz Krupnik i czeka tylko na sygnał, żeby wykonać ten rzut rożny. Mamy chwilę przerwy, to może przypomnimy, Marcin, o tym, co ważne z perspektywy transmisji, czyli o tym, żebyście oglądali transmisję, zostawiali komentarze, zostawiali łapki w górę. Jeszcze do 50 brakuje nam kilku łapek w górę, ale my już wracamy do gry. Krupnik. Znowu taki wariant z krótkim rozegraniem, ale najlepiej w powietrzu odnalazł się Kraszniewski. Piotrowski, tak, przepraszam. Będzie out dla MKS-u Piaseczno. Dobrze, zostawi piłkę Krupnikowi. Po raz kolejny od autu rozpoczną gospodarze. Zachęcamy Was oczywiście do tego, że jeżeli podoba wam się ta transmisja, no to mamy taką możliwość, żeby przeprowadzić transmisję z meczu Waszej drużyny. Napiszcie do nas na hello@usports.pl. Relacjonujemy mecze piłki nożnej, ale też innych sportów, więc dajcie nam znać, czy na Facebooku, czy właśnie mailowo. 86. minuta meczu i cały czas utrzymuje się wynik z początku drugiej połowy, gdy na listę strzelców wpisał się Michał Bondara. Mazowia prowadzi w Piasecznie 1-0. 3 minuty podstawowego czasu, trochę ponad 3 minuty, natomiast na pewno sporo minut dorzuci sędzia Szczytniewski. Myślę, że to będzie więcej niż 5 minut, bo mieliśmy kilka dosyć długich przerw. Teraz ma więcej miejsca Piotrowski, jest ksiądz z lewej strony, ma Krupnika na plecach. Janowski, on tam się wysforował do pojedynku z graczem Mazowi. Zajkowski, w powietrzu wymieniają podania z Ćwikowskim, ale odzyskuje piłkę wysoko Kaczyński. Wołos podłącza się prostopadle, właściwie płasko zagrywał Wołos, ale nie złapał piłki na wślizgu Piotrowski i Palamar już rozpoczął do Folwarskiego. Folwarski rozpędza się, będzie szybszy od Bieniasa. Folwarski, w prawą stroną biegnie Staniszewski, Piekut i nie ma faulu. Pokazuje arbiter, że nie było tam przewinienia, ale dobra akcja Sebastiana Folwarskiego. Ależ ma gazicho ten zawodnik. Wydawało się, że może zagrać na prawą stronę do Staniszewskiego. Wybrał on jednak Dominika Piekuta.
upadł napastnik drużyny z Piaseczna, ale wydawało się, że tam faulu nie było, po prostu błąd w przyjęciu zawodnika, młodego zawodnika z Piaseczna. Teraz mamy żółtą kartkę. Ukarany, wydaje mi się, że Ziemnicki. A my widzimy powtórkę tej sytuacji, gdy pędził lewą stroną Folwarski, podał do Piekuta. Wydaje się, że nie było tam faulu, że czysto zachował się też w defensywie jeden z graczy Mazowi, ale Folwarski na pewno zasługuje na wyróżnienie dzisiaj w drużynie gospodarzy. Tak, bardzo, bardzo aktywny. Nie wiem, skąd on ma tyle sił, żeby w 88 minucie meczu taki rajd przeprowadzić. Młody chłopak, to jeszcze nie jest tak bardzo tym swoją karierą czy przygodą z piłką obciążony. No i naprawdę duża szybkość, no, młodszy od nas o parę dobrych lat, więc dlatego może taka wydolność, taka szybkość gracza z numerem 20. Po raz kolejny Folwarski, ale wpięty do partnera, niedokładne podanie i mają więcej miejsca gracze Mazowi. Podanie do Ksiądza, Palamar świetnie na przedpolu interweniuje bramkarz Piaseczna. No i Staniszewski. Krupnik, Dobies, Staniszewski, ale niedokładnie do Barwińskiego. Barwiński już podłącza się do akcji ofensywnych. Zajkowski, prostopadle. Barwiński, ale troszeczkę źle wyliczył sobie dotknięcia w tej akcji Tymoteusz Barwiński. Będziemy mieli jeszcze zmianę w drużynie Piaseczna. Opuszcza boisko Michał Janowski, przekazuje opaskę kapitańską Ziemnickiemu. Wejdzie Żuchowski na murawę, a więc gracz z numerem drugim. Mówił nam trener Modrzejewski przed rozpoczęciem tego meczu, że Janowski ma kontuzję, która powoduje, że nie jest w stanie grać się na 100% i że prawdopodobnie całego meczu nie zagra, ale widzimy, że wytrzymał blisko 90 minut, więc to na pewno i tak duże poświęcenie ze strony kapitana MKS-u. Chciał pomóc swoim partnerom, chciał pomóc drużynie. Podobna sytuacja z Nalejem, więc być może dlatego Nalej nie rozegrał całego spotkania. Tak jest, teraz Barwiński. Ruszam po lewej stronie, Dominik Piekut. Piłka właśnie do napastnika drużyny z Piaseczna. Piekut z powrotem do Barwińskiego. Gdzie jest piłka? Odwizdany faul Tymka Barwińskiego. Nie zgadza się z tym obrońca drużyny z Piaseczna, ale sędzia Szczytniewski zdecydowanym ruchem pokazał, że od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze Mazowi. Było tam zamieszanie. Barwiński walczył o piłkę. I odwizdał arbiter rzut wolny, chociaż... No dobrze, nie wchodźmy w te dywagacje. 91. minuta meczu. Ile doliczył arbiter? Czy to uda nam się ustalić? Nie wiemy do końca, ile tego czasu doliczonego. W każdym razie na pewno parę minut jeszcze będziemy ten mecz oglądali, więc no, dużo emocji w końcówce, bo Piaseczno napiera, Piaseczno atakuje, Piaseczno chce zdobyć punkty w tym spotkaniu. Bardzo ambitnie gospodarze, w tej chwili już większość zawodników biegnie w tą strefę ofensywną. Ciężko tutaj wskazać jakieś ustawienie konkretne. Dymek Barwiński bardzo ofensywnie, środkowo obrońca. No nie mają nic do stracenia gospodarze. Ziemnicki, ale niecelne zagranie do Ćwikowskiego. Przejmują piłkę piłkarze Mazowi. Kaczyński na prawo do Ksiądza. Ksiądz zauważył, że Palamar wyszedł na mniej więcej 10 metr z bramki. Próbował przelobować golkipera gospodarzy, ale no, słaba ta próba. Staniszewski. Piłka po linii do Ćwikowskiego, ale... Do Dobiesa. Do Dobiesa, oczywiście, przepraszam. Ale Dobies też wraca po kontuzji, więc... On w ostatnich meczach dosyć rzadko występował. Podobna taka długotrwała kontuzja Adriana Dobiesa. Ale na szczęście, podobnie jak Matulka, już te trudne momenty ma za sobą. No miejmy nadzieję, że Kamil Matulka też będzie w stanie jeszcze w tym sezonie parę meczów zaliczyć. Oczywiście kibicujemy i dopingujemy chłopaków
dośrodkowywał Folwarski, ale najwyżej w powietrzu Mateusz Łysik. Nie zmordowany jest ten chłopak dzisiaj, ale dośrodkowanie celne. Jeszcze leży jeden z zawodników Mazowii. Łysik wybił futbolówkę na aut. Chyba to Pawlo Ksiądz. Leży. Na pewno Folwarski do wyróżnienia dzisiaj w drużynie Piaseczna. Mi podobał się również bardzo Michał Janowski. Tak jak mówiłeś, gracz nie do końca zdrowy. Zagrał dzisiaj z lekką blokadą, ale bardzo pewny w tych swoich interwencjach. Masę wślizgów, masę odbiorów. Zagapił się w zasadzie tylko raz, ale błąd ten wykorzystał Bondara. Natomiast jako całokształt wydaje mi się, że Michał Janowski i Sebastian Folwarski to najlepsi piłkarze Piaseczna w tym meczu. Nie wiem, czy się zgodzisz, Przemek. Myślę, że Tymoteusz Barwiński też dobry występ. Tak jak mówiłem przy poprzedniej relacji, no Barwiński w moim odczuciu to jest taki zawodnik, który spokojnie poradziłby sobie na wyższym poziomie, więc tak jak mówisz, dobre występy Janowskiego, dobry występ Folwarskiego, dobry też Barwińskiego. No w ogóle ten sezon bardzo dobry w wykonaniu środkowych obrońców Piaseczna, a atakuje już Mazowia. 94. minuta meczu. Przenoszą ciężar gry na połowę przeciwnika podopieczni trenera Sasala, chociaż stracili futbolówkę i od autu zacznie Kamil Ziemnicki, a Barwiński już w tych ostatnich minutach meczu występuje jako prawoskrzydłowy, prawy napastnik tak naprawdę. Pomaga tam Piekutowi. Staniszewski. 95. minuta meczu. Rozkłada ręce Staniszewski, zagrywa daleko. Ale Kaczyński dostaje piłkę, prostopadłe zagranie, ale pierwszy przy piłce Palamar. Pojawił się na murawie z numerem 27 Zatorski. On zmienił chyba Pawlo Ksiądza. Może to gdzieś nam umknęło. Tymczasem mamy ostatni gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Po 94 minutach Mazowia pokonuje na wyjeździe MKS Piaseczno 1-0 i Mazowia cały czas na pozycji lidera. Tak, wygrali dzisiaj to dosyć ważne spotkanie. Goście, jutro Wiktoria Sulejówek musi wygrać, żeby zachować kontakt, ale na pewno nie wyprzedzi gości w dzisiejszym spotkaniu. Bramka Bondara nie porywała może dzisiaj gra piłkarzy Mazowi, natomiast czekali na swój moment, taki się trafił na początku drugiej połowy. Wykorzystali ten moment, no i później też nie zostawili zbyt wiele miejsca piłkarzom Piaseczna. W efekcie wygrywają oni 1-0. Bardzo ważne zwycięstwo, myślę, Mazowi, no bo gdyby tutaj stracili punkty pod opieczą trenera Marcina Sasala, to ta walka o awans byłaby no jeszcze trudniejsza z ich perspektywy. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tej serii gier Wiktoria Sulejówek. Tymczasem myślę, że oglądaliśmy bardzo ciekawe spotkanie. Nie było dużo goli, ale Piaseczno postawiło się liderowi i myślę, że gracze z Miska Mazowieckiego do końca drżeli również kibice o to, że tych punktów trzech może nie być na ich koncie. Będziemy powoli żegnali się z Wami. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami, za to, że oglądaliście, że zostawiliście łapki w górę i suba naszemu kanałowi. I jeszcze raz podsumujemy to spotkanie w 29. kolejce. Mazowia pokonuje na wyjeździe MKS Piaseczno 1-0. Za ten mecz dziękuję bardzo. Marcin Sawiński i Przemek Piekarz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy na naszą jutrzejszą transmisję z meczu Białe Orły-Wicher Kobyłka. Niedziela, godzina 18:00.